Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy na spotkaniu dyskusyjnym Klubu Filozofuj, które jest poświęcone ewolucji. Gości nas dzisiaj Warszawska Biblioteka Ursynoteka, która jest współorganizatorem wydarzenia. Witamy serdecznie naszych prelegentów, pana doktora habilitowanego Adriana Kuźniara, adiunkta w Zakładzie Filozofii Nauki Wydziału Filozofii UW. Zainteresowanie badawcze panu... Zainteresowania badawcze pana profesora koncentrują się wokół metaetyki, zwłaszcza teorii ekspresywistycznych, a także ontologii i epistemologii oraz oczywiście filozofii nauki ze szczególnym uwzględnieniem biologii. Pan profesor jest autorem monografii Etyka analityczna a teoria ewolucji, konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce oraz języki wartości, a w czasie wolnym prowadzi w serwisie YouTube kanał Bakcyl Filozofii. Dobry wieczór. Myślę, że kanał jest znany wielu tutaj obecnym, ale oczywiście zapraszamy. Oraz witamy serdecznie pana doktora Michała Wagnera, pracownika Zakładu Filozofii Przyrody Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Zainteresowania naukowe pana doktora skupiają się wokół filozoficznej problematyki związanej z biologią ewolucyjną, historią darwinizmu oraz metodologią historii nauki. Pan doktor jest autorem książki Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Dobry wieczór. Ja się nazywam Maria Ziemkiewicz i będę moderować dzisiejszą dyskusję. Jestem współpracownikiem pisma popularno-filozoficznego Filozofuj, popularyzatora nauki 2020 w kategorii media. Nasz dwumiesięcznik ma formułę magazynową, co znaczy, że jest bogato ilustrowany, a w przekazie staramy się być jak najbardziej przystępni i atrakcyjni, ale dbamy przy tym, aby teksty pozostawały na wysokim światowym poziomie. Wśród autorów mamy najlepszych badaczy ze świata i z Polski. Magazyn wydawany jest w dwóch wersjach. Jest w wersji elektronicznej, dostępny bezpłatnie na naszej stronie internetowej portalu filozofuj.eu, a w wersji papierowej jest dostępny m.in. w sieci Empik, a także chociażby dzisiaj będzie można go nabyć w promocyjnej cenie po spotkaniu. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to serdecznie zapraszamy. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w tradycję spotkań klubów Filozofuj, bowiem od początku działalności naszej organizujemy takie właśnie publiczne debaty w różnych miastach w całej Polsce na tematy filozoficzne, które są towarzyszą człowiekowi niejako od zawsze, albo właśnie trochę jak w dzisiejszym temacie pojawiły się ze względu na rozwój nauki i techniki. Dzisiejsze spotkanie jest oczywiście poświęcone ewolucji. Jest ono pierwszym z dwóch spotkań, które Filozofuj przeprowadzi w tym roku na temat właśnie ewolucji. Cykl zaczynamy od przyjrzenia się problemowi statusu metodologicznego teorii ewolucji i zagadnieniu celowości w świecie, a na drugą debatę podejmującą problem ewolucji i umysłu. W kontekście ewolucji zapraszamy 1 marca do Białego Stoku. Bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie i jego przebieg, no to tradycyjnie będzie się ono składało z dwóch części. Pierwsza część, która będzie trwała godzinę, będzie polegała na tym, że nasi goście będą odpowiadać na pytania przygotowane przez redakcję Filozofuj. Natomiast w drugiej części, na którą przeznaczyliśmy pół godziny, oddamy Państwu głos i Państwo będą mogli zadawać pytania właśnie do naszych prelegentów, do czego oczywiście będziemy zachęcać. Jeszcze tak na koniec tego wstępu, zanim przejdziemy do samej debaty, chcieliśmy nadmienić, że jesteśmy bardzo dumni, że nasze wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Patronatem medialnym został Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a patronem spotkania jest Fundacja PZU. No i teraz już przechodząc do faktycznej dyskusji, chcielibyśmy zacząć od zagadnienia ewolucji w kontekście nauk społecznych, czyli zapytać, czy stosowanie wyjaśnień ewolucyjnych w ramach nauk społecznych należałoby uznać za pożądane, czy raczej powinniśmy to traktować jako, takiego rodzaju zabiegi traktować jako metodologiczne nadużycie. I jako pierwszego odpowiedź bym poprosiła pana profesora Kuźniara. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście
stosowanie wyjaśnień ewolucjonistycznych w naukach społecznych jest nie tylko dopuszczalne i pożądane, ale przynosi znakomite rezultaty. Trzeba pamiętać o tym, że teoria ewolucji na drodze doboru naturalnego wyjaśnia nie tylko nasze ciało, nasze, prawda, narządy, oczy, serca czy kończyny, ale wyjaśnia także wzorce, różnego rodzaju wzorce naszych zachowań, także te wzorce zachowań, które odpowiadają za postać naszego życia społecznego. Ponadto teoria ewolucji wyjaśnia w dużym stopniu także cechy naszego umysłu, a także nasze emocje. Zatem każdy, kto odrzuca dopuszczalność wyjaśnień ewolucjonistycznych w naukach społecznych, w pewnym ważnym zakresie odrzuca teorię ewolucji. Zresztą można podać przykłady takich ciekawych i moim zdaniem poniekąd zabawnych zastosowań teorii ewolucji w naukach społecznych, na przykład z teorii doboru krewniaczego, która jest ważnym komponentem współczesnej teorii ewolucji. Wywiedziono przewidywania dotyczące poziomu inwestycji we wnuki ze strony babć i dziadków. Otóż okazało się, że przewidywania wywiedzione właśnie z teorii doboru krewniaczego znakomicie odpowiadają rzeczywistości. To znaczy największy poziom inwestycji we wnuki pochodzi ze strony babci, ze strony mamy, a najmniejszy poziom inwestycji od dziadków ze strony ojców. To jest przewidywanie, które sformułowano w oparciu o teorię doboru krewniaczego, a następnie empirycznie potwierdzono. To nie znaczy oczywiście, że wyjaśnienia inne niż ewolucjonistyczne w naukach społecznych są zbędne, bądź są w jakiś sposób mniej interesujące, bądź też jeśli mają być rzetelne, to muszą być redukowalne do wyjaśnień ewolucjonistycznych. Nic takiego nie jest prawdą. Chodzi tylko o to, że jeśli wyjaśnienia w naukach społecznych mają być pełne, jeśli nauki społeczne mają osiągnąć coś, co moglibyśmy określić mianem pełni eksplanacyjnej, to muszą uwzględniać także komponent ewolucjonistyczny. Teoria ewolucji czy psychologia ewolucyjna nie wyjaśnią nam na przykład, dlaczego wybuchła II wojna światowa, dlaczego państwa osi przegrały kampanię północnoafrykańską i tak dalej. Prawda? Są to zadania historii. Natomiast teoria ewolucji czy psychologia ewolucyjna wspierająca się na teorii ewolucji jest nam w stanie wyjaśnić genezę takiego typu zjawiska jak wojna. Jest nam w stanie wyjaśnić na odpowiednio głębokim i ogólnym poziomie źródła, mechanizmy, pewne cechy agresji międzygrupowej, jaką spotykamy w naszym gatunku. Tak więc wyjaśnienia ewolucjonistyczne, moim zdaniem, a na to są określone świadectwa, po prostu dopełniają w naukach społecznych te wyjaśnienia, które owe nauki społeczne tradycyjnie przedstawiają i formułują. Oczywiście zgodzę się z panem profesorem, jakby oczywiście nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że teoria ewolucji nie dopełnia nauk społecznych, ale oczywiście też musimy zadać sobie pytanie, czego wymagamy od nauk społecznych, tak? Tutaj może bym rozwinął ten wątek, który poruszył pan profesor, czyli tę kwestię redukcji nauk społecznych do wyjaśnień biologicznych. No oczywiście takie kwestie, jak chociażby bezrobocie, no nie wytłumaczymy, odwołując się przynajmniej w efektownym słowa tego rozumieniu, nie wyjaśnimy, odwołując się do teorii ewolucji darwinowskiej. To może, w czym byśmy się nie zgadzali z panem profesorem, to jest kwestia takiego na siłę tworzenia analogii pomiędzy zjawiskami społecznymi a teorią ewolucji biologicznej. Wiemy z XIX wieku, kiedy teoria ewolucji była wykorzystywana do badań społecznych, czy to z zakresu chociażby antropologii, kiedy tworzono schematy rozwoju społeczeństw oparte na przykład pewne fazy. Herbert Spencer, James George Fraser,
oni wszyscy wzorowali się na teorii ewolucji, próbując wykazać, że społeczeństwa ewoluują w pewnym określonym schemacie, od najprostszych do najbardziej rozwiniętych. I to doprowadziło na przykład do legitymizacji poglądów rasistowskich, czyli zakładano, że te społeczeństwa, które są mniej rozwinięte, prezentują również jakby niższy stopień ewolucji kultury. Stąd też na przykład można było argumentować za potrzebą kolonizacji takich społeczeństw, bo rozumiano ją wtedy jako próbę podniesienia tych mniej rozwiniętych kultur do tego poziomu europejskiego, który był tym poziomem najwyższym. Czyli są pewne ograniczenia, które właśnie znamy z historii, które nie powinny być przekazywane, znaczy nie powinny być zapożyczane z ewolucjonizmu. Oczywiście ten ewolucjonizm w naukach społecznych XIX wieku to jest ewolucjonizm rozumiany zupełnie inaczej niż teoria ewolucji Darwina. Ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie, czy na przykład poglądy eugeniczne, czy to nie było jeden z tych elementów posunięcie się za daleko, jeżeli chodzi o próbę zastosowania teorii ewolucji w naukach społecznych. Oczywiście nie twierdzę, że socjobiologia czy też psychologia ewolucyjna to są koniecznie kontynuatorzy nauki Galtona, aczkolwiek można zadać pytanie, czy na przykład niektóre wyjaśnienia stosowane w socjobiologii, gdzie stara się wskazać na każde zachowanie społeczne jako pewien element przystosowania, nie są po prostu błędne, czy to nie jest po prostu błędne założenie. Jest bardzo kontrowersyjna książka Natural History of Rape, której autorzy próbują wytłumaczyć czy wyjaśnić gwałt jako element przystosowania ludzkiego gatunku. No bo jeżeli stosujemy logikę darwinowską, stwierdzającą, że podstawowym zadaniem naszego gatunku czy organizmów jest zwiększanie puli genetycznej, czyli replikowanie swoich genów, to dlaczego by nie zastosować takiego wyjaśnienia do gwałtu, tak? Pytanie, czy zastosowanie takich wyjaśnień do takich moralnie negatywnych zjawisk nie będzie ich legitymizować, tak? I to może być problematyczne w tym kontekście. Ja myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim odróżnić od siebie dwie rzeczy. Mam wrażenie, że pan doktor nie przykłada do tego należytej staranności. Otóż jedną sprawą jest formułowanie w trybie opisowym wyjaśnień określonych zjawisk społecznych. Te wyjaśnienia mogą być trafne bądź nietrafne, a zupełnie czymś innym jest wyciąganie jakichś normatywnych wniosków z tychże wyjaśnień dla kształtu relacji społecznych, dla pożądanego kształtu relacji społecznych. To są dwie zupełnie odrębne kwestie. Pytanie dotyczyło zasadności czy statusu wyjaśnień ewolucjonistycznych, tak? Więc chodzi o wyjaśnienia, chodzi o ten tryb opisowy, prawda? Natomiast to, że te wyjaśnienia bardzo często dezinterpretowano albo zbyt pochopnie wyciągano z nich pewne wnioski normatywne, w szczególności na przykład pozytywnie wartościowano pewne negatywne zjawiska, to jest kwestia zupełnie, zupełnie odrębna i nikt chyba tutaj nie chciałby takiej tego typu, prawda, bezrefleksyjnego wnioskowania obciążonego w dodatku błędem naturalistycznym przeprowadzać. Tak więc myślę, że warto te dwie rzeczy odróżniać. Czym innym jest wyjaśnienie w terminach ewolucyjnych, dlaczego tak jest, jak jest, a zupełnie czymś innym jest wyciąganie z faktu istnienia takiego wyjaśnienia wniosku, że tak jak jest, to zarazem, prawda, tak być powinno, czy że dobrze, że tak jest, jak jest. To są dwa odrębne rodzaje wnioskowania, które warto od siebie oddzielać. Tak, zgodzę się. Rozumiem kwestię błędu naturalistycznego, ale chodziło mi o trochę o coś innego, ponieważ zakłada się, przynajmniej w psychologii ewolucyjnej, że prawidłowe wyjaśnienie zjawiska to jest wyjaśnienie, które wskazuje, że to zjawisko miało jakiś charakter adaptacyjny, można dosyć szybko doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystko będzie się rozumiało jako adaptację i będzie wszystko próbowało się uzasadnić, właśnie wskazując na historię gatunku.
To znaczy, no nie jest prawdą, że w ramach psychologii ewolucyjnej każdą cechę czy każde zachowanie interpretuje się w kategoriach adaptacyjnych. Wiemy, że istnieją także inne niż dobór naturalny, mechanizmy ewolucyjne, prawda, w rodzaju na przykład dryfu genetycznego. Poza tym wiemy, że oprócz tego, oprócz ewolucji biologicznej istnieje także, prawda, cały komponent kulturowy, ewolucja kulturowa i tak dalej. W każdym razie nie jest założeniem psychologii ewolucyjnej założenie głoszące, że każdy przejaw ludzkiego życia społecznego albo każda cecha człowieka, która ma pewne przełożenie na jego zachowanie czy życie społeczne, ma status adaptacji biologicznej. Nikt nie pracuje w ramach takiego paradygmatu. Nie wiem, czy bym się z tym zgodził, no bo biorąc pod uwagę, w jaki sposób formułowane są tezy w psychologii ewolucyjnej, czy nawet w socjobiologii, no to jest takie założenie, że ciekawym, prawidłowym wyjaśnieniem pewnego zjawiska społecznego jest wskazanie na jego genezę jako na adaptację. I nie twierdzę, że jest to założenie, które legło u podstaw psychologii ewolucyjnej, ale wskazuje na pewną praktykę badawczą, która jest po prostu stosowana w naukach społecznych, które korzystają z darwinizmu. Praktyka jest raczej taka, prawda? Spróbujmy jakąś cechę, która na przykład jakiś przejaw życia społecznego, który jest podobny do zachowań organizmów żywych innych gatunków, spróbujmy wyjaśnić to w kategoriach adaptacji, prawda? No i czasem się to udaje, czasem nie. Naturalnie ja się zgadzam, że tutaj z panem, że trzeba zawsze mieć z tyłu głowy to, że nie każdy przejaw życia społecznego można interpretować w kategoriach adaptacji, nie każdy w tych kategoriach się da wyjaśnić. Ale z tego, że nie każdy da się w ten sposób wyjaśnić w sposób trafny, nie wynika, że żadnego interesującego aspektu tego życia społecznego w kategoriach adaptacyjnych wyjaśnić nie możemy. I właściwie uprawiana psychologia ewolucyjna koncentruje się właśnie na tym. Natomiast nauce w ogóle, nie tylko psychologii ewolucyjnej, nie obce są błędy, prawda? Wiemy, jak bardzo błądzili w przeszłości fizycy, no i tak samo, prawda, błądzili biolodzy, czy zdarza się błądzić psychologom, i to zarówno tym, którzy pracują w ramach paradygmatu ewolucjonistycznego, jak i tym, prawda, którzy polegają na zupełnie innych przesłankach metodologicznych. Tak, no ja sądzę, że jesteśmy w tym względzie na tej samej stronie. Problem jest dla mnie z pewną praktyką badawczą, która właśnie może zostać w ten sposób zdegenerowana. Tak? Kiedy się weźmie do serca za bardzo, że wszystko musi być przystosowaniem, albo że poprawne wyjaśnienie ewolucyjne ma charakter przystosowawczy. Kolejny problem, jaki ja zauważam, jeżeli chodzi o wyjaśnienia ewolucyjne, zmieniając temat, przepraszam, ale tak odejdę od tego. Kolejny problem, jaki zauważam, jeżeli chodzi o wyjaśnienia ewolucyjne w kontekście nauk społecznych, to problem ich sprawdzalności. Czy nie jest tak, i to jest zarzut, który też jest podnoszony głównie w psychologii ewolucyjnej, że wyjaśnienia psychologii ewolucyjnej tworzą tak zwane just so stories, czyli są to pewne hipotezy, które trudno sfalsyfikować, i najczęściej wybierana jest ta hipoteza, czyli to wyjaśnienie danego zachowania czy danego zjawiska społecznego, które wydaje się po prostu najciekawsze. Więc zastanawiam się, jakby tutaj pan profesor odniósł się do kwestii sprawdzalności wyjaśnień właśnie tego typu naukach. To jest temat niezwykle szeroki. Generalnie nauki społeczne, prawda, mają kłopoty ze spełnianiem takich standardów, czy to falsyfikowalności, czy potwierdzalności szerzej, prawda, jakie charakteryzują, powiedzmy, nauki przyrodnicze, prawda, w szczególności fizykę. Czyli jest to, można powiedzieć, no, generalny problem natury metodologicznej w naukach społecznych. Natomiast być może on w jakiś tam, zwłaszcza historycznie rzecz biorąc, prawda, on w jakimś tam większym stopniu dotykał psychologii ewolucji
ewolucyjnej, czy tych zastosowań teorii ewolucji w wyjaśnieniach nauk, wyjaśnieniach no, z zakresu stosowalności nauk, czy z zakresu zainteresowania nauk społecznych, to prawda, ale no też nie można twierdzić, że żadne z takich wyjaśnień w związku z tym nie są rzetelne, prawda? Zresztą podałem przykład taki dość zabawny, prawda? No wyprowadzamy pewne przewidywanie, no i następnie zwykłymi metodami empirycznymi to przewidywanie weryfikujemy, w ten sposób otrzymując potwierdzenie dla teorii, z której żeśmy to przewidywanie wywiedli, prawda? Więc to i rzetelna nauka, tak uprawiana, czy rzetelne właśnie stosowanie wyjaśnień ewolucjonistycznych jest jak najbardziej możliwe. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że po drodze nie napotykamy na różnego rodzaju nadużycia, czy zwykłe błędy popełniane w dobrej wierze. Tych się trzeba wystrzegać, ale ja myślę, że sama ich obecność nie delegitymizuje wyjaśnień tego rodzaju w naukach społecznych, zwłaszcza w świetle ich owocności. Czyli ja się zgadzam, że należy uważać, tak to prawda, określmy ogólnie, nie grzeszyć nadmiernym entuzjazmem, ale z drugiej strony ktoś, kto no, neguje ten wkład w zrozumienie zjawisk, szeroko rozumianych zjawisk, które stanowią pole zainteresowań nauk społecznych. Ten wkład, jaki wniosła teoria ewolucji, to po prostu grzeszy ignorancją. Mhm. Tak? No, to jest kwestia faktów. Mhm. To ja bym się teraz... Jeszcze mogę? Nie zgodziłbym się z jedną rzeczą, mianowicie z tym, że nauki społeczne nie mają odpowiedniej metodologii, za pomocą której mogą sprawdzać swoje tezy. Ja sądzę, że nauki społeczne mają nawet lepszą metodologię niż socjobiologia czy psychologia ewolucyjna, które są relatywnie młode. W końcu w naukach społecznych jest metoda ilościowa, jest metoda jakościowa badania, więc trudno powiedzieć, żeby w tej kwestii zastosowanie wyjaśnienia ewolucyjne w kontekście nauk społecznych były lepsze, biorąc pod uwagę, że najczęściej to wygląda tak, że sprowadzają się do stosowania hipotezy właśnie jakiegoś scenariusza adaptacyjnego, który mógł spowodować wytworzenie danego zjawiska, a następnie, ponieważ nie mają jeszcze wystosowanej metodologii, za pomocą której mogłyby sprawdzić tą hipotezę, to odwołują się do istniejącej metodologii w naukach społecznych. Ja też nie twierdzę, że oczywiście teoria ewolucji może nam bardzo dużo powiedzieć, jeżeli chodzi o zjawiska społeczne, tylko bardziej w takim ogólnym zakresie. To, co, jeżeli mógłbym sprecyzować swoje stanowisko, żeby to było jasne, uważam, że nauki społeczne mają swoją metodologię i powinny się opierać na pewnym dziedzictwie, które same wytworzyły, zamiast non-stop odwoływać się do nauk ścisłych. Nauki biologiczne, teoria ewolucji Darwina, może coś nam powiedzieć na temat zjawisk społecznych, ale pytanie, czy to nie powinno zostać zamknięte w jednej dziedzinie, która jest odrębna od nauk społecznych, czyli na przykład, żeby kontynuować projekt chociażby socjobiologiczny, czy też psychologii ewolucyjnej, która też powoli, wydaje mi się, troszkę się izoluje od głównego nurtu psychologii. Ja nie powiedziałem, że była jasność, znaczy tutaj chyba zarysował się między nami jakiś punkt niezgody, co dobrze, co wcale nie jest niczym złym. Natomiast chciałem tylko wyjaśnić, że ja nie powiedziałem, że nauki społeczne nie mają swojej metodologii, prawda? Powiedziałem tylko, że standardy weryfikowalności, potwierdzalności hipotez badawczych w naukach społecznych no, nie mogą być przyrównywane, prawda, do tych standardów, jakie charakteryzują na przykład fizykę. One są nieco luźniejsze, można powiedzieć, trochę bardziej rozluźnione w porównaniu, prawda, do tego, w jaki sposób wygląda to chociażby fizyce. I tylko tyle. To nie jest też jakiś zarzut, to jest tylko zwrócenie uwagi na pewną różnicę, niewątpliwą różnicę, która pod tym względem zachodzi między hipotezami właśnie, żeby trzymać się mojego przykładu, z dziedziny fizyki, a powiedzmy, prawda, z dziedziny socjologii. Mhm. Tak
Także jest to różnica, można powiedzieć, stopnia, na którą zwracam, zwracam uwagę. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi, ale chcielibyśmy jeszcze tę dyskusję troszeczkę sprowadzić się z powrotem do podstawy, bo panowie tutaj zaczęli rozmawiać na temat właśnie bardziej już metodologii i metodologii też potem falsyfikowania tych tez, ale chciałam jeszcze zadać pytanie związane z samą ideą celowości w świecie i celowości w procesach przyrodniczych. Czy możemy mówić właśnie o takiej celowości i czy właśnie wyjaśnienia, o których już tutaj rozmawialiśmy, ale bez wcześniej zaadresowania samego tego problemu, czyli właśnie takie jak ewolucjonizm, można traktować jako w nauce, jakby można je przyjmować poza obszarem intencjonalnych działań ludzi. I to też jakby mógł pan profesor zacząć. Otóż stosowanie pojęcia celowości, wyjaśnienia z dziedziny nauk przyrodniczych jest błędem antropomorfizmu. Nauki przyrodnicze osiągnęły swoje wielkie sukcesy właśnie dlatego, że zrezygnowały z wyjaśnień celowościowych na rzecz wyjaśnień mechanistycznych i taki śmiertelny cios teleologii w naukach przyrodniczych zadał właśnie Karol Darwin, który wskazał na to, w jaki czysto mechanistyczny sposób można wyjaśnić istnienie bytów, których poziom złożoności i organizacji przyrównywano do mechanizmów zegarowych i uznawano, że dla ich wyjaśnienia konieczne jest przyjęcie hipotezy istnienia celowo działającego projektanta, jakiegoś boskiego zegarmistrza. Darwin pokazał właśnie to, że wystarczy hipoteza stwierdzająca istnienie, posługując się tutaj metaforą Dawkinsa, ślepego zegarmistrza pod postacią mechanizmu doboru naturalnego. Oczywiście w języku biologów, tak jak w naszym języku, istnieją jeszcze rudymenty języka teleologicznego, języka celowościowego. Biolodzy, tak jak i my wszyscy, mówimy o tym, że pewne cechy są po coś, prawda? Że oczy są po to, aby umożliwić zwierzętom widzenie, że funkcją serca jest pompowanie krwi i tak dalej. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że jest to tylko nieszkodliwy sposób wyrażania się. Jest to tylko pewne narzędzie językowej ekonomii. Kiedy biolog stwierdza na przykład, że oczy umożliwiają, że oczy są po to, prawda, by zwierzęta mogły widzieć, to stwierdza tylko tyle, że oczy umożliwiają zwierzętom widzenie i że w przeszłości te organizmy, które widziały lepiej dzięki jakimś wcześniejszym etapom ewolucji oka, radziły sobie lepiej, upraszczając walce o byt i pozostawiały po sobie więcej potomstwa. Także z tego przekładu, prawda, tego języka funkcji, języka, w którym znajdujemy jeszcze pewne rudymenty języka teleologicznego, z tego przekładu już te wyrażenia możemy wyeliminować, tak, otrzymując właśnie pewien przekład pozbawiony tych elementów celowościowych. Tak więc podsumowując może, uważam, tak jak stwierdziłem to na początku, że no właśnie w naukach przyrodniczych kategoria celowościowa czy kategoria angażująca pojęcie celu, no jest pewnym antropomorfizmem, który nie tylko należałoby wyeliminować, ale który de facto został wyeliminowany. Tak, mogę? To może dopowiem, że jeżeli mówimy o biologii i celowości, to nie używamy słowa teleologia, tylko mówimy o teleonomii procesów biologicznych. To znaczy zakłada się, że organizm działa jak jakiś program, który działa w jakimś w cudzysłowie mocnym celu, ale nie, na pewno odrzuca się rozumienie celowości jako jakiegoś planu, czyli nie zakłada się, że ewolucja dąży do pewnego z góry założonego celu. Tak? Tutaj to rozróżnienie na teleologię i teleonomię wprowadził we filozofii biologii Ernst Mayr, jeden zresztą z twórców, współtwórców syntetycznej teorii ewolucji.
I on właśnie wskazał na to, na tą potrzebę eliminacji języka celowości z podręczników biologii, żeby nie naprowadzać właśnie na interpretacje teleologiczne, ponieważ te interpretacje teleologiczne, no to tak jak już pan profesor wspomniał, to jest pewien rudyment, który przejęliśmy od Arystotelesa, od filozofów starożytnych. Jeżeli chodzi o Darwina i o celowość, no to kwestia tego, czy Darwin na pewno wyeliminował teleologię, czy to był jego świadomy zabieg. To jest kwestia dyskusyjna, to jest kwestia, o którą kłócą się obecni historycy biologii. Na pewno ostateczny cel, ostateczny cios teleologii zadała syntetyczna teoria ewolucji. I w kontekście współczesnej biologii na pewno nie mówimy już o celowości. Jeżeli chodzi o czasy Darwina, no to już są pytania, kwestii związane z historią de facto. To znaczy Darwin w tym sensie zadał ten śmiertelny cios teleologii, że wyjaśnił cechy organizmów żywych i same organizmy żywe, które przez teologów naturalnych, prawda, były interpretowane właśnie w kategoriach projektów, w kategoriach bytów celowych, wyjaśnił ich istnienie w kategoriach właśnie czysto mechanistycznych i w tym sensie właśnie zadał ten śmiertelny cios teleologii. Tak, Tak, to tutaj oczywiście się zgodzę. Ja odnosiłem się do czegoś innego, mianowicie do tej kwestii, czy ten proces darwinowskiej ewolucji w jego oryginalnej książce na pewno nie był niekierunkowy. Tutaj chodzi o to, że Darwin założył to, że jeżeli spojrzymy na historię ewolucji, to mamy do czynienia z tymi samymi kategoriami taksonomicznymi, z tymi samymi taksonami, o których pisał Linneusz. Czyli gatunki zmieniają się w rodzaje będą się zmieniać w wyższe kategorie taksonomiczne, więc w tym sensie można mówić w kontekście teorii Darwina, że istnieje pewna logika rozwoju, która jest budowana w hierarchię linneuszowską. No ale gdzie tutaj miejsce na pojęcie celu, tak? Tutaj mamy po prostu opis pewnego procesu, tak jak procesem jest proces ewolucji na drodze doboru naturalnego. Tutaj trzeba byłoby czegoś więcej, prawda, w tym opisie, aby móc na tej podstawie stwierdzić, że Darwin posługiwał się jeszcze jakimiś rudymentami, prawda, pojęcia, czy rudymentami pojęć celowościowych, określmy to tak ogólnie. Cel, oczywiście możemy mówić w tym kontekście o celu, mianowicie biorąc pod uwagę, że u Darwina nie występuje de facto możliwość przewidzenia przyszłości, tak? Nie ma takiej możliwości, to w kontekście opracowania gatunków możemy zauważyć taką celowość procesu ewolucyjnego, przynajmniej wcześniejszych zdarzeń ewolucyjnych, które prowadzą do obecnego stanu natury, czyli do tego, że mamy jasno wydzielone kategorie, jasno wydzielone taksomy, które funkcjonują niezależnie od siebie i tworzą pewną harmonię w środowisku, pewną harmonię przyrody. To jest tutaj, to nie jest oczywiście mój pomysł, tutaj cytuję Richarda de Lisle z jego książki Darwin Incomplete Revolution. No ale to nie znaczy, że ten proces rozwoju, o którym tutaj mówimy, czy proces ewolucji był kierowany jakimś celem, tak? Nie, mówi się tylko o tym, że ten proces prowadzi do określonych skutków, prawda? Jest to kategoria, no powiedzmy szeroko, w szerokim rozumieniu mechanistyczna, tak? Natomiast nadal nie widzę, rozumiem, co pan mówi, natomiast nadal nie widzę, w jaki sposób mielibyśmy tutaj zaangażować pojęcie celu. Gdzie ono. Znaczy, tutaj mówię o kierunkowości, nie o celowości. W tym sensie, dlatego stwierdzenie, że Darwin chciał wyeliminować teleologię, dlatego może być dyskusyjne, bo mamy do czynienia z pewną kierunkowością procesów ewolucyjnych. Zresztą pytanie w takim razie, czy jeżeli byśmy założyli na przykład taką teorię ortogenezy, w której zakłada się, że gatunki będą coraz doskonalsze, czy na przykład coraz lepiej dostosowane do środowiska, czy w takim wypadku to możemy nazwać teoriami teleologicznymi?
to jest ta teoria teologiczna. Znaczy, na pewno jeżeli piłka leci w lewą, a nie prawą stronę, to nie znaczy, że w ten sposób realizuje jakiś cel, albo że możemy z dobrym sensem mówić, że poruszanie się tej piłki w lewo jest jakimś celem, prawda? Pomimo tego, że możemy opisać to, co się dzieje w kategoriach kierunku. Ale czy jeżeli założymy, że ewolucja będzie postępować w kierunku coraz lepszego, większego udoskonalania gatunków, czy w tym momencie możemy mówić o teleologii? Bo na przykład syntetyczna, czyli twórcy syntetycznej teorii ewolucji stwierdzali, że to są wyjaśnienia teleologiczne, ponieważ zakładają kierunkowość i teoretycznie jakiś cel, czyli gatunki idą w stronę coraz większego udoskonalania się, czy coraz lepszego przystosowania się. Czy na przykład teoria Lamarka byłaby w takim razie teorią teleologiczną? Znaczy, z teorią Lamarka są osobne problemy, tak? Natomiast poza tym no nie jest to ta teoria ewolucji, która obowiązuje, tak to określmy, prawda? Jest to historyczna teoria, już porzucona. Natomiast no moim zdaniem to, co pan powiedział, te stwierdzenia interpretowane literalnie no nie zakładają tutaj żadnego pojęcia celu, tak? Mówią o przewidywanych czy o faktycznie zaistniałych skutkach procesu ewolucji biologicznej. Natomiast nadal nie widzę tutaj pola dla właściwej aplikacji pojęcia celu. No, nie wiem, czy bym się z tym zgodził, no, biorąc pod uwagę to, że właśnie te teorie, o których wspomniałem, czyli te, które zakładają udoskonalanie się gatunków w trakcie procesu ewolucyjnego, są dosłownie określane teoriami, które zakładają teleologizm. Ale co to znaczy zakładają doskonalenie, tak? Przewidują na przykład, że... dosłownie zakładają, że istnieje mechanizm doskonalający gatunek. Nawet jest Carl von Nageli mówił o sile udoskonalającej. Dosłownie mam na myśli udoskonalanie. Myśli pan, że tego rodzaju wyrażenie znajdzie pan w artykułach w Nature publikowanych współcześnie, poświęconych różnego rodzaju badaniom z zakresu teorii ewolucji? Nie, bo tak jak pan powiedział, to są współczesne teorie, ale próbuję pokazać, że jeżeli zakładamy ideę celowości, czy udoskonalającą na przykład w XIX wieku i wskazujemy to jako przykłady teorii, które zakładają teleologizm, to porównując to do tego, co pisał Darwin, też można podnieść pytanie, czy na pewno on obalił teleologizm, czy miał taki zamiar, czy może po prostu pracował w jakimś paradygmacie, w którym zakładano tak czy siak celowość procesów ewolucyjnych. Znaczy, ja wyjaśniłem, w jakim sensie Darwin zadał ten śmiertelny cios teleologii, konkretnie w jakim sensie. Natomiast jeżeli mówi pan o całym bogatym spektrum różnych teorii ewolucjonistycznych czy paraewolucjonistycznych w XIX wieku, no to nie ulega wątpliwości, że były tam takie teorie, zresztą pan wspomniał chyba o jednej, ortogenezy, prawda? Takie teorie, które miały ewidentnie ten charakter, prawda, finalistyczny, tyle że nie była to teoria Darwina. Dobrze, to może w tym miejscu to pytanie zakończmy, aczkolwiek następne będzie mocno nawiązywać do tego, o czym rozmawialiśmy, bo wydaje mi się, że panowie jakby oboje nie zgodzili się na samą celowość, natomiast oboje przyjmują, że jednak istnieje w świecie jakaś, powiedzmy, siła związana z tą ewolucją, która w pewien sposób wyznacza kolejnym gatunkom i kolejnym jednostkom dalszą drogę. I tutaj pojawia się pytanie, czy założenie istnienia wolności ludzkich działań i odpowiedzialności za nie jest do pogodzenia z taką teorią, czyli czy właśnie możemy mówić o wolnej woli i o wolności jednostek, które są już w takiej biologicznej, ewolucyjnej machinie jej częścią. Nawet jeśli teoria ewolucji byłaby teorią deterministyczną, a nią nie jest, zwłaszcza że źródło zmienności w postaci mutacji no nie ma w pełni charakteru deterministycznego, zwłaszcza jeżeli mutacje są wywoływane przez jakieś właśnie procesy
niedeterministyczne, powiedzmy, promieniowanie radioaktywne. Zatem teoria ewolucji nie ma charakteru teorii, ściśle rzecz biorąc, deterministycznej. Nawet jednak, jeśli miałaby taki charakter, to w moim przekonaniu determinizm, taki determinizm nomologiczny czy fizyczny jest jak najbardziej do pogodzenia z ludzką wolnością. Są to, w literaturze znamy wiele wersji takich stanowisk, to są stanowiska, tak zwane stanowiska kompatybilistyczne, które właśnie głoszą, że nie ma sprzeczności między determinizmem fizycznym a ludzką wolnością. Należy zacząć od sposobu, w jaki powinniśmy rozumieć pojęcie wolności, prawda? Jakie warunki musi spełnić nasze działanie, aby było wolne. Jeśli założymy na przykład, prawda, że warunkiem wystarczającym wolności działania jest zgodność tego, co czynimy, z tym, co naprawdę czynić chcemy, czy co chcemy czynić we właściwym tego słowa znaczeniu, to naturalnie nie ma żadnej sprzeczności między determinizmem a ludzką wolnością. Jeśli chcę wyjść z pokoju i na skutek tego mojego pragnienia spokoju udaje mi się wyjść, to na gruncie tej koncepcji moje działanie jest wolne i tutaj determinizm nie ma żadnego znaczenia. To czy samo moje pragnienie wyjścia z pokoju jest determinowane, czy moje działanie polegające na wychodzeniu z pokoju jest determinowane, nie ma znaczenia dla wolności. Liczy się to na gruncie tej koncepcji, jak mówię, czy zachodzi zgodność między tym, co pragnę uczynić, a tym, co faktycznie czynię. Jeżeli chciałbym wyjść z pokoju, ale nagle okazałoby się, że mój pokój to więzienna cela, w której jestem, prawda, przykuty łańcuchami do ściany, no to jest rzeczą jasną, że w ramach tak rozumianej wolności, tak naprawdę w dowolny sposób rozumianej wolności, w tych warunkach wolny bym nie był, tak? Nie mógłbym zrealizować tego pragnienia, jakie posiadam, czyli pragnienia wyjścia z pokoju, i ponieważ nie istniałaby zgodność między tym, co pragnę czynić, a tym, prawda, co faktycznie ze mną się dzieje, nie byłbym wolny. Takie rozumienie wolności jest zupełnie neutralne z perspektywy prawdziwości bądź fałszywości deterministycznego obrazu świata. Oczywiście można argumentować, że to jest bardzo płytka koncepcja wolności, że do tego, aby być wolnym, potrzebujemy także mieć zdolność uczynienia czegoś innego niż faktycznie czynimy. A więc jeżeli mam być wolny wychodząc z pokoju, to muszę mieć także zdolność do tego, aby uczynić coś innego, a więc aby w tym pokoju zostać. Ale i tutaj mamy takie, prawda, przyjazne determinizmowi eksplikacje twierdzenia, że mogłem uczynić coś innego. Przykładem takiej eksplikacji jest na przykład tak zwana analiza warunkowa. A więc jeżeli mówimy, że mogłem pozostać w pokoju, to mówimy tylko tyle, stwierdzamy tak zwany nierzeczywisty okres warunkowy, że gdybym postanowił był zostać w pokoju, to bym został w tym pokoju. W szczególności nikt by mnie na siłę nie wyniósł, prawda? Nikt nie zmusiłby mnie do opuszczenia tego pokoju na, nie wiem, rażąc mnie prądem i tak dalej, i tak dalej. I prawdziwość tego rodzaju nierzeczywistych okresów warunkowych w stylu, gdybym był postanowił coś innego, to także uczyniłbym coś innego, prawdziwość takich okresów również nie stoi w sprzeczności z deterministycznym obrazem świata. To przyznają także inkompatybiliści. Inkompatybiliści, a więc ci, którzy sądzą, że jednak nie ma zgodności między ludzką wolnością a determinizmem, kładą nacisk na coś innego. Kładą nacisk na to, że na przykład analiza warunkowa służąca eksplikacji wyrażenia mogłem postąpić inaczej jest po prostu błędna i potrzebujemy jakiejś innej. I ta inna już pozostaje, prawda, w niezgodzie z determinizmem. A więc jest dużo dyskusji wokół adekwatnej eksplikacji wyrażenia mogłem postąpić inaczej. Ale to już przy założeniu, że prawdziwość tego rodzaju twierdzenia traktujemy jako warunek konieczny ludzkiej wolności. I dalej, naturalnie są stanowiska kompatybilistyczne, które obchodzą problem takiej warunkowej analizy
analizy wyrażenia mogłem postąpić inaczej i dobrze sobie radzą z mocnymi, klasycznymi argumentami na rzecz inkompatybilizmu, takimi argumentami jak na przykład argumenty Petera van Inwagena. Przykładem takiej koncepcji jest na przykład kompatybilizm Davida Lewisa. No tyle, że to są już teorie dość subtelne, zatem ich zrozumienie wymaga pewnego kontekstu. Tak? Myślę, że nie mamy tutaj za bardzo czasu, żeby ten kontekst przedstawiać, ja tylko sygnalizuję, prawda? Po pierwsze, że w literaturze przedmiot, może jeszcze wcześniej, że po pierwsze teoria ewolucji ze względu na te niedeterministyczne źródła zmienności, na których operuje dobór naturalny, nie ma charakteru w pełni deterministycznego. Po drugie, nawet gdyby miała ten charakter, to wiemy z dyskusji nad determinizmem nomologicznym, prawda, przez wieki sądzono, że teoria newtonowska ma charakter teorii deterministycznej właśnie. Zatem z dyskusji nad determinizmem fizycznym wiemy, że istnieje mnóstwo wersji teorii, które właśnie zakładają zgodność między determinizmem a ludzką wolnością, że dużo w tej dyskusji zależy od tego, w jaki sposób określamy warunki dla ludzkiej wolności, a w szczególności w jaki sposób interpretujemy wyrażenie mógł był uczynić coś innego. Wspomnę tutaj tylko jeszcze o tym, że determinizm nie jedno ma imię, prawda? Mówimy tutaj o determinizmie nomologicznym czy determinizmie fizycznym. Natomiast oczywiście mamy też spory dotyczące determinizmu logicznego, spory dotyczące determinizmu teologicznego. Tyle, że prawda jest taka, przynajmniej w moim przekonaniu, że te dwa spory dotyczące determinizmu logicznego i teologicznego są jednak łatwiejsze do rozstrzygnięcia, to znaczy tam stanowisko kompatybilistyczne jest bardziej intuicyjne niż w przypadku problemu relacji między determinizmem takim nomologicznym, czyli związanym z tym, jakie prawa natury obowiązują w naszym świecie, a ludzką wolnością. To może ja się odwołam do Darwina w takim razie. Darwin stwierdzał, że mamy zaprojektowane prawa, ale nie zaprojektowane rezultaty. I wydaje mi się, że to tyle można, tak można streścić to pytanie o wolną wolę. Ponieważ w teorii darwinowskiej nie możemy przewidzieć przeszłości, więc de facto nasze decyzje i to, co robimy, są otwarte. Pomimo tego, że działają na nas zewnętrzne prawa przyrody. To znaczy tutaj jest takie ważne zastrzeżenie, to czy my technicznie jesteśmy w stanie coś przewidzieć, to jest kwestia niezależna od problemu determinizmu, tak? To znaczy rzeczywistość może mieć strukturę deterministyczną, nawet jeśli nie tylko technicznie, ale nawet w zasadzie nie moglibyśmy przewidzieć przyszłości. No tak, ale to pytanie było o kwestię wolnej woli, więc w kontekście poglądów samego Darwina, wolna wola jak najbardziej istnieje. Właśnie ze względu na to, że przeszłość pozostaje czymś po prostu nieokreślonym. Rozumiem, że to tak możemy zostawić. Czy jeszcze jakieś ad vocem od pana profesora? To znaczy, ja bardzo szanuję oczywiście Darwina, natomiast nie brałbym... Znaczy nie podchodziłbym, akurat też zgadzam się z twierdzeniem, że jak najbardziej proces ewolucji biologicznej nie zabiera nam wolnej woli i w tym zakresie oczywiście Darwin miał rację, natomiast może nie wykorzystywałbym do tego argumentu z autorytetu, po pierwsze, a po drugie, właśnie jednak oddzielałbym te kwestie przewidywalności i determinizmu, tak? Wiadomo, są definicje determinizmu w kategoriach przewidywalności, ale to też nie jest przewidywalność techniczna, tylko to jest taka przewidywalność, prawda, Demona Laplace'a. Natomiast wciąż są to definicje epistemologiczne we współczesnej filozofii. Nie przyjmuje się takiej definicji determinizmu, tylko raczej bazuje się, prawda, czy to na definicjach syntaktycznych, czy definicjach ontologicznych. Tak? Właśnie dlatego, że kategoria przewidywalności wydaje się być dość niedostatecznie ściśle związana właśnie z kwestią tego, czy
jakiś proces czy jakiś układ, prawda, ma czy nie ma charakteru deterministycznego. Mamy podstawy, by sądzić, że zjawiska pogodowe mają charakter deterministyczny, natomiast sami dobrze wiemy, jakie mamy ogromne problemy z ich przewidywaniem. Ja tego chciałbym dodać, że ponieważ dyskusja jest na temat teorii ewolucji Darwina, pomyślałem, że miło by było, gdybyś odwołał się do twórcy teorii a propos jego poglądu na temat wolnej woli. Ja temu absolutnie nie przeczę, tylko nie chciałbym, żebyśmy, prawda, tutaj wypowiedź, filozoficzną wypowiedź Darwina traktowali jako rozstrzygającą, tylko dlatego, że jest to jego wypowiedź. No i co więcej, nawet jeśli miałaby być słuszna, tak jak sądzę, że jest. Za te odpowiedzi i chciałabym przejść do ostatniego już pytania, ale być może ono będzie tym najbardziej kontrowersyjnym, zobaczymy. Ponieważ pytanie dotyczy pogodzenia teorii ewolucji czy ewolucjonizmu z tezą o istnieniu Boga. Tutaj może pan profesor. Może ja zacznę. Albo już. No, okay. Bo jeszcze nie zacząłem, więc ja chciałbym. Dobrze. A poza tym, jako pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czuję się wywołany do odpowiedzi. Czy jest możliwa do pogodzenia? Jest możliwa do pogodzenia jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że sam Darwin nie miał z tym problemu w opisywaniu gatunków. Odwołuje się do architekta natury w końcu. Ale czy teoria ewolucji Darwina opowiada się za jakimkolwiek poglądem na temat istnienia czy nieistnienia Boga? Nie. Wydaje mi się, że teoria ewolucji Darwina jest, bym powiedział, antyideologiczna, czy też ideologicznie naturalna, biorąc pod uwagę, że zwolennikami teorii Darwina był zarówno Asa Gray, czyli amerykański botanik, biolog, który był jak najbardziej osobą wierzącą, jak i Thomas Huxley, który był ateistą, chociaż on używał słowa agnostyk, i też był antyklerykałem. Więc wydaje mi się, że to jest teoria naukowa i to, jaką interpretację do niej zastosujemy, czy teistyczną, czy też antyteistyczną, to zależy tylko i wyłącznie od zmysłu filozoficznego osoby, która będzie ją interpretowała. Ja jestem oczywiście tym złym. Gray miał wielkie problemy z teorią ewolucji, tak? Oczywiście no, on szanował argumenty, natomiast miał duże światopoglądowe problemy z pogodzeniem teorii ewolucji Darwina właśnie ze swoim religijnym światopoglądem. Był człowiekiem pod tym względem rozdartym. Natomiast ma pan rację, jest wielu, prawda, także naukowców, którzy akceptują teorię ewolucji oraz tezę teistyczną. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak wiele treści, jak wiele szczegółów będziemy chcieli wpisać w tezę teistyczną. Jeśli teza teistyczna stwierdza wyłącznie istnienie wszechmogącego Boga, to oczywiście nie ma sprzeczności między teorią ewolucji, a tak rozumianą tezą teistyczną. Natomiast jeżeli będziemy chcieli tę tezę jakoś wzbogacić, na przykład w takim kierunku, że głosi ona istnienie wszechmogącego Boga, który w dodatku u zarania dziejów stworzył w postaci gotowej wszystkie gatunki organizmów żywych, jeżeli będziemy chcieli tę tezę w ten sposób rozszerzyć, to oczywiście tę sprzeczność z teorią ewolucji otrzymamy. Zatem dużo zależy po prostu od tego, co konkretnie rozumiemy, prawda, pod pojęciem tezy teistycznej. Po drugie, myślę, że należy zauważyć, że ta ewentualna niesprzeczność, no bo to zależy właśnie po prostu, jak będziemy rozumieć tezę teistyczną, tezy teistycznej z teorią ewolucji, to co najwyżej taki warunek minimum racjonalnej akceptacji tezy teistycznej. Tak? Nie powinniśmy ulegać złudzeniu, że jeżeli jakaś hipoteza, jakaś teza jest spójna, czyli jest niesprzeczna z treścią teorii naukowych czy z naukowym obrazem świata, to jest racjonalna, prawda? Wiele dzikich hipotez można skonstruować w taki sposób, że nie będą one, literalnie rzecz biorąc, sprzeczne z treścią naukowego obrazu świata, pomimo tego, że mogą być sprzeczne i będą sprzeczne z zasadami metodologicznymi właściwymi nauce. No ale to samo można powiedzieć o tezie teistycznej. To znaczy można stwierdzić, że teza teistyczna jest zgodna, jeśli chodzi o treść teorii naukowych z naukowym obrazem świata, natomiast jej akceptacja nie jest akceptacją na gruncie
właściwych nauce ogólnie rozumianych standardów racjonalności. Więc można powiedzieć, że tutaj ta niezgodność zachodziłaby na poziomie metodologicznym, chociaż nie zachodziłaby na poziomie treściowym. Po trzecie w końcu, no, nie wolno zapominać o tym, że Darwin zmusił teistów do nietrywialnej gimnastyki intelektualnej, prawda? Po pierwsze unieważnił pewien typ argumentów na rzecz istnienia Boga, mianowicie argumentów teleologicznych, które były popularne na początku, między innymi oczywiście, i jeszcze na początku wieku XIX, o tym już wspominałem. Tak? Zatem no, hipoteza istnienia boskiego projektanta okazała się zbędna dla wyjaśnienia wszystkich tych, prawda, wspaniałych cech organizmów żywych i istnienia samych organizmów żywych. Tak więc nie wolno o tym zapominać, że teoria ewolucji jednak pewne argumenty, tradycyjne argumenty na rzecz istnienia Boga, takie właśnie jak argumenty teleologiczne, unieważniła. W końcu też nie wolno zapominać o tym, że organizmy żywe i ich cechy no nie okazały się znowuż takimi mechanizmami zegarowymi, jak sądzili teologowie naturalni. Gdy bliżej im przyjrzeliśmy się, to okazało się, że posiadają one wiele takich rozwiązań, które z inżynierskiego punktu widzenia nie mają najmniejszego sensu. No, takim klasycznym przykładem w tym kontekście, takim klasycznym przykładem inżynierskich niedoskonałości przyrody jest na przykład nasza siatkówka, ta, która jest w oku zainstalowana tyłem do przodu, czyli komórki światłoczułe są dalej od źródła światła niż warstwy neuronów, które te komórki światłoczułe obsługują. Zupełnie inaczej niż w przypadku oka głowonogów, gdzie ta siatkówka jest no, zainstalowana tak, jakby uczynił to ludzki inżynier. To oczywiście tylko jeden z przykładów. Takich przykładów jest całe mnóstwo. Właśnie przykładów niedoskonałości projektu, jak to się mówi, czy inżynierskich niedoskonałości przyrody. I te niedoskonałości są bardzo łatwe do wyjaśnienia na gruncie teorii ewolucji. Natomiast no, można stawiać sobie pytanie, dlaczego boski zegarmistrz miałby w sposób bezpośredni czy pośredni stwarzać tego typu rozwiązania. Tak? Zatem no, tutaj nadal możemy, prawda, pewne napięcia między tezą teistyczną a teorią ewolucji zauważyć. Wiadomo, Kościół katolicki powołuje się między innymi na, co mi się zawsze bardzo podobało, powołuje się między innymi na te dwa opisy stworzenia w Księdze Rodzaju, prawda, że na obraz i podobieństwo z jednej strony i z prochu ziemi go stworzył, a więc ten proch ziemi miałby być tutaj jakąś metaforą dla procesu ewolucji biologicznej i to jest taka jedna z podstaw, prawda, godzenia teorii ewolucji z treścią Biblii, która, jak mówię, bardzo mi się podoba, z którą zapoznałem się w szczegółach jeszcze na bardzo wczesnym etapie swojej edukacji. Natomiast no, to godzenie ma swoje granice. Z jednej strony właśnie mamy takie argumenty pochodzące z naszej analizy, pogłębionej analizy różnych cech organizmów żywych, a z drugiej strony oczywiście mamy stanowisko choćby Kościoła katolickiego, który akceptując teorię ewolucji jednak zastrzega, że no nie wyjaśnia ona wszystkiego, tak? W szczególności nie wyjaśnia pewnych naszych cech, no w szczególności tych cech, które w jakichś aspektów mentalnych, prawda, które w nomenklaturze doktryny Kościoła są traktowane jako manifestacje duszy. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, żebyśmy też nie imputowali Darwinowi jakiegoś ateizmu,
czy też tego, że on tworzył oposuwanie gatunków po to, aby walczyć z teologią naturalną, biorąc pod uwagę, że Darwin studiował Williama Paleya, czyli twórcę tej tytułowej teologii naturalnej, co więcej korzysta nawet z jego rozwiązań. Teologia naturalna bazowała na wyjaśnieniu przystosowania organizmów do środowiska i Darwin użył właśnie tego sposobu wyjaśniania czy badania zjawisk przyrodniczych, tylko tworząc swoją niezależną od wyjaśnień teistycznych teorię ewolucji. Więc nie możemy stwierdzać, że teoria ewolucji była wycelowana w teologię naturalną. Raczej w kontekście XIX wieku powinniśmy ją traktować jako pewną kontynuację pewnego rodzaju metodologii, która była wtedy popularna w Wielkiej Brytanii. Ale mówi pan o intencjach Darwina, bo przyznam się, że te rzeczy są jakby dla mnie zupełnie drugorzędne, co tam, prawda, Darwin sobie myślał i jakie intencje nim kierowały. To, co się liczy, to jest faktyczna treść teorii, którą sformułował i wyłożył. I gdy analizujemy tę treść, to nie da się ukryć, że wyjaśnienia ewolucjonistyczne są po prostu w porządku racjonalnym, są po prostu konkurencyjne, tak, względem wyjaśnień teleologicznych. Znaczy pytanie, o jakich pan wyjaśnieniach konkurencyjnych mówi, tak? No chociażby tak. Jeżeli mówimy o XIX wieku, czyli o kontekście naukowo-kulturowym, w którym Darwin tworzył, to nie było problemu ze strony osób, wierzących do zaakceptowania teorii Darwina. To jest... Ta opozycja wytworzyła się dopiero później, tak? Zresztą można powołać się na naszego własnego polskiego Stefana Pawlickiego, filozofa, który pracował w Krakowie, który nie miał zupełnie problemu z teorią ewolucji Darwina. Prawdziwe problemy z teorią ewolucji Darwina, jakie Kościół miał, nie przybyły razem z oposuwaniem gatunków, tylko przybyły później, kiedy Darwin napisał o pochodzeniu człowieka. To był ten najważniejsza kość niezgody. To, jak Darwin wskazał na zwierzęce pochodzenie człowieka, to doprowadziło do tego rozłamu. Sama w sobie teoria ewolucji Darwina nie była aż tak bardzo kontrowersyjna pod względem ideologicznym czy też religijnym. Ta kontrowersja przyszła później, w momencie, kiedy Darwin zabrał się za badania z zakresu antropogenezy. Ja może tylko dodam, że ta konkurencyjność teorii ewolucji względem klasycznego kreacjonizmu brała się stąd, że Darwin wyjaśniał adaptacje jako powstałe w procesie ewolucji, a nie stworzone w postaci gotowej przez Boga. Stwierdzał, że jedne gatunki pochodzą od innych, a nie, prawda, tak jak znajdujemy to w Biblii, wszystkie gatunki zostały stworzone w formie gotowej w trzecim, czwartym i szóstym dniu stworzenia i tak dalej. Tak? Wspominałem też o tym unieważnieniu argumentu teleologicznego. No, myślę, że tę konkurencyjność jednak warto dostrzegać. Nie zgodzę się, no bo tutaj jest kwestia o to, czy naprawdę ten naiwny kreacjonizm, o którym pan mówi, był taki popularny w XIX wieku, no bo jacy byli wtedy najbardziej popularni przyrodnicy? Cuvier? Cuvier nie był przecież wprost kreacjonistą. Co prawda akceptował katastrofizm, tak, czyli pogląd, według którego Ziemia jest niszczona, a gatunki są stwarzane na nowo, ale zakładał, że wszystkie gatunki, jakie istnieją, można sprowadzić do czterech archetypów i w ramach tych archetypów gatunki zmieniają się jedne w drugie, czy też raczej z kombinacji tych archetypów dochodzi do tych przemian. Mamy też również we Francji Geoffroy Saint-Hilaire, który miał koncepcje ewolucyjne. Wcześniej był Lamarck. W pierwszej połowie XIX wieku Patrick Matthew w latach 30. zaproponował swoją własną teorię ewolucji, która była bardzo podobna do teorii ewolucji Darwina, bo też zaproponował ideę doboru naturalnego. Zresztą to jest zupełnie inna kontrowersja, w jaki sposób Darwin bronił się przed zarzutami o plagiat. Mamy Richarda Owena, który korzystając z koncepcji idealistycznej również proponował teorię ewolucji. Więc to nie jest tak, że najbardziej popularną koncepcją była koncepcja naiwnego kreacjonizmu, mówiąca o tym, że Bóg tworzy gatunki bezpośrednio. Wydaje mi się, że to jest pewien mit historyczny, który został spopularyzowany przez
współczesną biologię po to, aby atakować kreacjonizm amerykański, co oczywiście który powinien być atakowany, ale prawda jest taka, że naiwny kreacjonizm nigdy nie był aż tak bardzo popularny w XIX wieku, żeby stanowił ogromną konkurencję dla Darwina. Co więcej, wydaje mi się, że większą konkurencję dla Darwina stanowił niemiecki idealizm, czyli teorie Goethego, teorie Humboldta, czyli koncepcje, które nie były po prostu tym samym, co naiwny kreacjonizm. Znaczy ja, wydaje mi się, wskazałem na to, w jakich miejscach ta konkurencja istniała. Jeśli chce pan jakieś przykłady z XIX wieku, no to wspomnijmy o kreacjonizmie Lyle'a, tak? Lyle nie był prostym kreacjonistą. Lyle zakładał, że istnieje coś takiego. Pozwoli pan, że dokończę, dobrze? Nie, bo, ale jak pan mówi, że Lyle był kreacjonistą, no to po prostu mi się otwiera... Nie był kreacjonistą. Ale zakładał koncepcję ewolucyjną. On zakładał, że były coś takiego jak strefy kreacji, gdzie Bóg tworzy zaczątki pewnych organizmów, a następnie te gatunki zmieniają się. I to w tym kontekście nie ma nic wspólnego z naiwnym kreacjonizmem, bo to samo można powiedzieć o Darwinie, bo Darwin też nie wiedział, jak powstało życie. I Darwin równie dobrze zresztą mówił, że natura stworzyła na początku pewne zaczątki życia, które później wyewoluowały. Więc w tym sensie, jeżeli mamy mówić o Lyle'u jako takim naiwnym kreacjoniście, to powinniśmy też powiedzieć o Darwinie jako naiwnym kreacjoniście. Ale ja nie przywiązywałbym się tutaj do etykietek, naiwny, nienaiwny. Tak? Ja myślę, że jest dostatecznie zrozumiałe, w jakim zakresie teoria ewolucji jest konkurencyjna względem pewnych form kreacjonizmu i nawet przecież ma pan we współczesnej doktrynie Kościoła ograniczenie tak stosowalności teorii ewolucji. Tu nie trzeba dociekać intencji poszczególnych badaczy żyjących w XIX wieku. Jest wyraźne ograniczenie zakresu obowiązywania teorii ewolucji także we współczesnej doktrynie, nie kościołów protestanckich, bo to jest jasne, jak to tam wygląda, tylko pod tym względem bardzo postępowego kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o Lyle'a, proszę pana, to oczywiście, że Lyle reformował kreacjonizm, ale to wciąż był kreacjonizm, od którego Darwin odszedł, tak? Gdy wsiadał na statek Beagle w grudniu 1831 roku, Darwin był zwolennikiem tego zreformowanego kreacjonizmu lajlowskiego i aż do Wysp Galapagos starał się to, co obserwował, wyjaśniać w kategoriach pięknej hipotezy pana Lyle'a, jak się wyrażał. Natomiast to, co zobaczył na wyspach Galapagos, skłoniło go właśnie do porzucenia tego nienaiwnego, możemy go określić w ten sposób, lajlowskiego kreacjonizmu i przyjęcia wyjaśnień ewolucjonistycznych, które Lyle w tamtym okresie expressis verbis odrzucał. A więc sam Darwin, odchodząc od kreacjonizmu Lyle'a, jeżeli już chcemy, prawda, wnikać nie w treść teorii, tylko w to, w jakie nastawienia do tej teorii mieli zwolennicy i przeciwnicy teorii ewolucji, to sam Darwin, będąc zwolennikiem Lyle'a i przechodząc na pozycje ewolucjonistyczne, wprowadzając jednak, prawda, ten element wspólnego pochodzenia, widział się jako ten, który od nauki Lyle'a odszedł, tak? I w ten sposób to przedstawiał. A pan próbuje jakby tutaj przedstawiać argumenty na pewnie na rzecz takiej oto tezy, prawda, że między tą wersją teorii ewolucji, którą Darwin sformułował jeszcze w latach 30. XIX wieku po powrocie ze swojej wyprawy na statku Beagle, że ta wersja teorii ewolucji tak naprawdę nie była konkurencyjna, tylko, no nie wiem, była powtórzeniem teorii Lyle'a. No. Rozwinięcie. Jeżeli już tak się powołujemy na Darwina, to przydałoby się powiedzieć inny cytat z Darwina, kiedy mówiąc o posuwaniu gatunku, powiedział, że ta książka wyszła z głowy pana Lyle'a. Darwin cały czas był w kontakcie z Lyle'em
i cały czas szanował jego autorytet. Bo Lyell to był wybitny naukowiec. To był wybitny naukowiec, zwłaszcza prawda, w dziedzinie geologii. Darwin niezwykle Lyella szanował, tak. Ale z tego nie wynika, że swoją teorię ewolucji postrzegał jako tak naprawdę powtórzenie w innym języku teorii Darwina, albo teorii Lyella, czy że nie postrzegał swojej teorii jako właśnie stanowiącej konkurencję względem tego zreformowanego lajlowskiego kreacjonizmu. I Darwin na tyle cenił Lyella, że nawet powiedział swojej żonie, Emmie Darwin, że w przypadku, kiedy umrze, bo Darwin cały czas w ciągu swojego życia miał problemy ze zdrowiem, poprosił, żeby to właśnie Lyell dokończył o posuwaniu gatunków. To, czemu się sprzeciwiam, to tworzenie pewnego showmana, pewnego uproszczenia stanowiska kreacjonistycznego, które miało się opierać właśnie na takim naiwnym poglądzie, że Bóg bezpośrednio tworzy istniejące gatunki, które nie było aż tak popularne w XIX wieku i nie było na pewno reprezentowane przez Lyella, ponieważ Lyell zakładał ten aspekt transmutacyjny, zakładał, że Bóg tworzy zaczątki jakichś gatunków, które następnie na drodze ewolucyjnej zmieniają się. Oczywiście te zmiany mają swoje ograniczenia, ale nadal zakładał pewną zmienność. I nie można więc powiedzieć, że Darwin bezpośrednio atakował kreacjonizm. Oczywiście Darwin tak sformułował swoją książkę, ponieważ zapewne jego głównym celem była taksonomia linneuszowska. I u Linneusza rzeczywiście możemy zauważyć te elementy kreacjonistyczne, aczkolwiek Linneusz też takim kreacjonistą do końca nie był, ponieważ jeżeli mówimy o botanice, to zakładał też przemiany roślin na drodze hybrydyzacji, więc tam też był ten element transmutacjonistyczny. Więc to, czemu się sprzeciwiam, to stwierdzenie, że mamy przed Darwinem dominację naiwnego kreacjonizmu, tego kreacjonizmu, który jest teraz właśnie promowany przez głównie środowiska amerykańskie, a po Darwinie dopiero wtedy zaczęliśmy mówić o jakiejkolwiek formie ewolucjonizmu. Tak nie było. A to już jest bardzo łagodna teza, bo na przykład, czy zgodziłby się pan na przykład z tego rodzaju twierdzeniem, że już w latach 30. elementem powszechnego konsensusu w środowisku tak zwanych naturalistów, jak ich wtedy nazywano, było to, że powiedzmy takie cechy organizmów żywych jak oczy, jak skrzydła powstały mniej więcej, nieważne są tutaj szczegóły, ale w takim mniej więcej procesie, jak stwierdzał to Darwin. To pan chce powiedzieć, że to był taki element konsensusu naturalistów w tamtym czasie i to właśnie świadczy o tym, że żadna konkurencja dla ówczesnego kreacjonizmu, bez względu na to, czy nazwiemy go naiwnym, czy nienaiwnym, nie istniała i nie została stworzona przez teorię Darwina? Nie chcę powiedzieć, że przed Darwinem były wyjaśnienia darwinowskie, no bo to jest anachronizm. Chcę powiedzieć, że na pewno nie było czegoś takiego jak prostego stwierdzenia, że Bóg stworzył bezpośrednio wszystkie widoczne gatunki, tylko ta myśl była bardziej subtelna, była troszkę bardziej rozwinięta. Zakładano istnienie pewnych archetypów, które były takimi planami, na bazie których organizmy mogły funkcjonować. Nie zakładano, moim zdaniem, i z tego, co ja wyczytałem z literatury źródłowej, nie zakładano takiego naiwnego kreacjonizmu, który teraz jest promowany właśnie przez środowiska amerykańskie. Ale już nie mówię o naiwnym kreacjonizmie, bo mi chodziło o konkurencyjność, tak? O to, czy teoria ewolucji Darwina miała charakter konkurencyjny względem kreacjonizmu. No i zapytałem, konkretnie zapytałem już teraz po pana. Dobrze, a jak pan rozumie kreacjonizm w takim razie? No, w szczególności możemy to scharakteryzować na potrzeby naszej wymiany zdań bardzo ostrożnie. To znaczy, że skomplikowane adaptacje organizmów żywych, takie jak na przykład oczy, serca, nie wiem, szlaki krzepnięcia krwi i tak dalej, nie powstały w taki sposób, jak opisuje to teoria ewolucji, a więc na drodze bardzo
długiego procesu, prawda, długiego procesu rozciągniętego w czasie, na drodze małych stopniowych zmian, z których, prawda, każda z tych zmian, która została utrwalona, miała charakter przystosowawczy, tak? Czyli innymi słowy, no możemy tutaj w taki bardzo ogólny sposób opisać sobie proces kształtowania się adaptacji na drodze doboru naturalnego, tak jak, prawda, postrzegał to Darwin, i postawić pytanie, czy było elementem konsensusu naturalistów nawet w połowie, prawda, XIX wieku, ten rodzaj wyjaśnienia dla tego rodzaju cech, czy właśnie wręcz przeciwnie, bez względu na to, czy nazwiemy to naiwnym, czy nienaiwnym kreacjonizmem, utrzymywano, że istnienia takich adaptacji nie da się wyjaśnić w taki sposób, jak proponuje to pan Darwin, a właśnie ich istnienie jest świadectwem, no właśnie, boskiej interwencji w świat przyrody. Zdefiniował pan kreacjonizm w opozycji do darwinizmu, czyli de facto, co mam w takiej sytuacji powiedzieć? Tak, przy takiej definicji kreacjonizmu, która nie zakłada procesów darwinowskich, tak, darwinizm stał w opozycji do kreacjonizmu. Ale w takim razie, jeżeli byśmy definiowali tylko i wyłącznie kreacjonizm w opozycji do ewolucjonizmu, to możemy powiedzieć, że darwinizm był również stał w opozycji do teorii ewolucjonistycznych, tak jak, które pasowały wcześniej, tak jak na przykład teoria Erasma Darwina, czyli dziadka Darwina, jak teoria Lamarcka, którą też Karol Darwin atakował, jak teorię Richarda Owena, co było ogromną kontrowersją, zwłaszcza między Huxleyem a Owenem. Czyli mamy opozycję, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tak w specyficzny sposób zdefiniowanego kreacjonizmu. Mamy opozycję również do innych teorii ewolucji. Oczywiście, to ja nie twierdzę, że nie, ale woli takiej wierności historycznej, pan oczywiście doskonale wie, że Darwin akceptował mechanizmy lamarckowskie, tylko że nie przypisywał im tej wiodącej roli w procesie ewolucji. Akceptował dziedziczenie cech nabytych. Tak. Wydaje mi się, że nie dojdziemy zapewne do rozwiązania ostatecznego, natomiast dziękuję bardzo za te wyczerpujące głosy, ale wydaje mi się, że jeszcze do tej dyskusji bardzo wiele mogliby dodać państwo na publiczności i właśnie, więc teraz przejdziemy do części z pytaniami, tak tylko oficjalnie ogłoszę, że oczywiście możecie się państwo zgłaszać, ja podejdę z mikrofonem, ale już widzę pierwsze pytanie, więc tak. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja właściwie chciałem zadać dwa pytania, nie wiem, czy mogę od razu, myślę, że tak. Więc dotknęliśmy tutaj pojęcia wolności, dotknęliśmy pojęcia Boga, a mnie bardzo interesuje, czy w takim razie pojęcie człowieka jest zasadne w kontekście ewolucjonizmu. No, jeśli tak, gdzie można było je umieścić, no i w jaki sposób? I czy być może ma sens tylko w odniesieniu do samego gatunku homo? I drugie pytanie, które też od razu pozwolę sobie zadać, to takie pytanie o źródła, tak można chyba to nazwać. To znaczy w różnych opracowaniach można się natknąć na takie twierdzenia dotyczące Anaximandra z Miletu, którego nazywa się właśnie w pewnym sensie jakimś poprzednikiem tej współczesnej teorii ewolucji. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki ta jego teoria mogła mieć wpływ na właśnie teorię Darwina na przykład. To właściwie, który z panem woli zacząć, to... Znaczy, nie jestem pewny, czy rozumiem pana pierwsze pytanie. Jeżeli to pytanie miało na celu dookreślenie statusu jakichś kwestii natury humanistycznej, prawda, które ani nie podlegają jakiemuś pełnemu wyjaśnieniu w kategoriach teorii ewolucji, no nie wiem, prawda,
jakichś form, na przykład, nie wiem, twórczości artystycznej czy czegoś w tym sensie, to oczywiście tak. To znaczy, ja to zresztą w tej swojej wypowiedzi dotyczącej stosowalności wyjaśnień ewolucjonistycznych w naukach społecznych podkreślałem. To samo oczywiście dotyczy nauk humanistycznych. Otóż to nie o to chodzi, prawda, żeby wyjaśnienia ewolucjonistyczne, czy w ogóle interpretacja świata przez ewolucjonistyczne okulary była jedyną dopuszczalną, ona nawet nie jest jedyną pożądaną. Chodzi jedynie o to, aby ta perspektywa no, nie znikała z naszego pola widzenia, ponieważ jest to perspektywa niezwykle wartościowa. Natomiast zgadzam się absolutnie z twierdzeniem, że nie wiem, wymiary egzystencji ludzkiej, najróżniejsze manifestacje ludzkich aktywności, no nie ograniczają się do tych, prawda, które są kluczowe i istotne z perspektywy teorii ewolucji. I w tym sensie, jeżeli tak mogę zinterpretować pana pytanie, człowiek jest wciąż miejsce na człowieka, a nie tylko, prawda, na gatunek homo sapiens czy rodzaj homo, tak? Że taka perspektywa, powiedzielibyśmy, ewolucjonistyczna z jednej strony, która faktycznie jest ograniczona do tych podstawowych kategorii biologicznej, a z drugiej taka perspektywa, powiedzielibyśmy, egzystencjalna, są perspektywami komplementarnymi i w żadnym razie nigdy nie uważałem, prawda, abyśmy mieli którąś z nich, prawda, porzucić na rzecz innej. One obydwie są nam potrzebne, a więc i ta egzystencjalistyczna, i ta naukowa ewolucjonistyczna. I co więcej, naukowa nie sprowadza się do ewolucjonistycznej, tylko mamy tam także miejsce, prawda, dla wielu innych nauk o człowieku w szerokim, prawda, tego słowa rozumieniu. Tak więc jeśli pytam nie pan o zdanie w tej kwestii, to nie mam co do tego wątpliwości, że obydwie te perspektywy są uprawnione, obydwie te perspektywy mogą współistnieć ze sobą i może być to współistnienie jak najbardziej pokojowe. Natomiast są jeszcze o wpływy, tak? Znaczy ja nie znam, to znaczy nie będę tutaj niczego twierdził autorytatywnie. Na pewno w tej przedmowie do trzeciego wydania o powstawaniu gatunków na drodze doboru naturalnego, gdzie Darwin szczegółowo omawia swoich poprzedników, nie omawiał ich we wstępach do wcześniejszych wydań tego dzieła, tylko dopiero właśnie do trzeciego wydania. I tam naprawdę rzetelnie wymienia zarówno swoich prekursorów, jeśli chodzi o teorię ewolucji, czy tezę ewolucji, prawda, jak i swoich prekursorów w kwestiach poglądu na mechanizm ewolucji, a więc na to, że tym podstawowym mechanizmem ewolucji jest dobór naturalny, bo oczywiście te rzeczy trzeba rozróżniać, prawda? Czym innym jest pytanie o to, czy proces ewolucji biologicznej zachodzi, a czym innym jest pytanie o to, jaki mechanizm za tym procesem stoi, prawda? Lamarck na przykład sądził oczywiście, że proces ewolucji zachodzi, natomiast miał zupełnie inny pogląd niż Darwin. Oczywiście Lamarck to 50 lat wcześniej, jeśli chodzi o daty publikacji kluczowych dzieł. Miał zupełnie inny pogląd niż Darwin na to, jakie są mechanizmy tego procesu. Tak więc w tej przedmowie do trzeciego wydania, gdzie Darwin wymienia swoich poprzedników, nie ma mowy, jeśli mnie pani nie myli, a prawie na pewno mnie nie myli, nie ma mowy o żadnych filozofach starożytnych. Chociaż ma pan rację, tak, u filozofów starożytnych możemy pewne takie, prawda, jakieś ślady podejść ewolucjonistycznych wykrywać. I tutaj sytuacja jest radykalnie różna, na przykład między Kopernikiem a Darwinem, tak. Kopernik w swoim dziele zdawał sprawę, prawda, z takich hipotez heliocentrycznych formułowanych w starożytności, tak. Jakby tam
możemy znaleźć te ślady, prawda, no, pewne ślady wpływu astronomów starożytnych na myśl Kopernika. U Darwina, przynajmniej w tym zakresie, o którym tutaj wspomniałem, tego nie znajdziemy, więc jest prawdopodobnym, że tutaj takich wpływów nie było, ale nie wypowiadam się w tej kwestii autorytatywnie. Odnoszę się tylko do tej przedmowy. Tam raczej na pewno nic nie ma. Dopowiadając do tego Anaksymandra, rzeczywiście Darwin na początku ignorował swoich poprzedników i dopiero dosyć relatywnie późno zamieścił ten historyczny zarys ewolucjonizmu. Zresztą to też było spowodowane krytykami, bo zarzucano mu, jak mówiłem, plagiat, bo były inne teorie ewolucji przed teorią ewolucji Darwina. Ale wydaje mi się, że raczej Anaksymandra mógł nie znać na pewno przed czytaniem, przed napisaniem Powstawaniem gatunków, biorąc pod uwagę, że relatywnie późno zapoznał się również z Arystotelesem. Więc jeżeli Darwin relatywnie późno przeczytał Arystotelesa, to wyobrażam sobie, że Anaksymander nie był wysoko w tej hierarchii lektur, które miał nadrobić. Jeżeli chodzi o człowieka, to w darwinizmie istnieje człowiek jako gatunek. Jeżeli się pan pyta o jakąś esencję człowieka, no to już pytanie do interpretacji filozoficznej. Ale wydaje mi się, że zwolennicy teorii ewolucji Darwina, czy raczej tej współczesnej wersji syntetycznej teorii ewolucji, raczej odrzucili możliwość istnienia jakiejś esencji człowieka, ponieważ esencjalizm jest jednym z głównych przeciwników, jest tam jednym z głównych obiektów krytyki, jaką właśnie Ernst Mayr, czyli główny filozof właśnie syntetycznej teorii ewolucji, wyznaczył sobie, że trzeba obalić teleologię oczywiście, ale esencjalizm, czy też to, co nazywał myśleniem typologicznym, również trzeba odrzucić, jeżeli chce się w pełni zaakceptować teorię ewolucji, chce ją się w pełni stosować do badań przyrodniczych. Ja chciałem zadać jedno pytanie. Czy istnieje ewolucyjna odpowiedź na ludzką potrzebę wiary w istnienie Boga? A jeśli tak, czy można postawić znak równości pomiędzy wierzeniami starożytnych, które zostały naukowo sfalsyfikowane, a chrześcijaństwem? Istnieją ewolucjonistyczne teorie przekonań religijnych. Jedna z takich, którą bardzo lubię, twierdzi, że wiara religijna, choć nie jedyna oczywiście, że wiara w istnienie Boga jest rezultatem, jak to wyraża się Daniel Dennett, przerostu postawy intencjonalnej. To znaczy, że sama postawa intencjonalna, interpretowanie prawda, różnego rodzaju zjawisk jako rezultatów działania podmiotów ludzkich, tego rodzaju postawa oczywiście miała charakter adaptacyjny, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że człowiek jest gatunkiem społecznym i ogromnym także motorem ewolucji naszego gatunku były różne cechy naszego życia społecznego, czy też różnego rodzaju przeszkody, na jakie ludzie w ramach życia społecznego natrafiali. Tak więc posiadanie takiej postawy intencjonalnej, interpretowania różnego typu zdarzeń właśnie w kategoriach skutków działania podmiotów, prawda, które kierują się określonymi celami, są świadome i tak dalej, miała charakter adaptacyjny. No i skutkiem tego jest ostatecznie także przekonanie o tym, że istnieją bogowie, prawda, że to wynika właśnie z tego przerostu tejże postawy intencjonalnej, tej skłonności właśnie do tego, aby różnego typu zjawiska interpretować właśnie w kategoriach interwencji, tak, w kategoriach działalności podmiotów obdarzonych świadomością, posiadających swoje cele, plany i tak dalej. To jest jedna z teorii i co więcej, no jeżeli pan pyta, czy takie istnieją, to takie istnieją. Na ile jest ona wiarygodna? Przepraszam bardzo, jeżeli to jest moja wina. Na ile one są wiarygodne, to jest oczywiście kwestia do dalszej dyskusji. Bardzo też ciekawą teorią, taką ewolucjonistyczną teorią
pochodzenia przekonań religijnych jest teoria, zgodnie z którą takie wiara w to, że istnieje podmiot, który widzi nas nawet wtedy, kiedy nikt inny nas nie obserwuje, była adaptacyjnie skuteczna i pożyteczna z uwagi na to, że pozwalała na unikanie procesu zdrad w relacjach opartych na altruizmie uzajemnionym i w ten sposób, prawda, ludzkie życie społeczne, a ściślej rzecz biorąc korzyści, jakie z tego życia społecznego odnosiły poszczególne jednostki, które potrafiły oprzeć się tego rodzaju pokusom, no to prowadziły właśnie do utrwalenia tego rodzaju przekonań, tak? Więc no jest to taka teoria, oczywiście ja to troszkę przedstawiam w sposób chaotyczny i jej dokładne wyłożenie wymagałoby no nieco uprzedniego przygotowania, ale no idea ogólna jest taka, prawda, że bardzo istotne dla ludzkiego życia społecznego, dla korzyści, jakie wszyscy odnosimy z życia społecznego, jest stabilność relacji, współpracy, relacji opartych na altruizmie odwzajemnionym. I co wspomaga tę stabilność tych relacji, prawda? No między innymi to, że w sytuacji, w której sądzimy, że możemy zachować się nieuczciwie, prawda, czy możemy zdradzić, nie współpracować, tak jak powinniśmy to czynić na bazie naszej pisanej bądź niepisanej umowy z naszymi partnerami, jednak od tego rodzaju kroku się powstrzymujemy na skutek właśnie wiary w to, prawda, że jednak no nie jest tak, że nikt nas nie widzi, bo widzi nas przynajmniej Bóg. I co więcej, ten Bóg, prawda, wymierzy nam, jeśli postąpimy w sposób niewłaściwy, wymierzy nam za to karę. I dzięki wierze w tego rodzaju instancje, no mówiąc zupełnie potocznie, ludzie mogli być uczciwsi, a uczciwość w relacjach opartych na altruizmie odwzajemnionym najzwyczajniej w szerokim zakresie okoliczności popłaca. Tak więc jest to, prawda, druga taka hipoteza już stwierdzająca coś na temat genezy konkretnego przekonania religijnego, czyli że istnieje właśnie taki podmiot, który cię widzi, prawda, nawet jeżeli nikt inny cię nie obserwuje. Tak? Myślę, że te dwa wyjaśnienia nie są wcale tutaj wyjaśnieniami konkurencyjnymi. Jedno może jak najbardziej współgrać z drugim. Chciałem się spytać, czy znana jest panom książka wydana przez PWN pod tytułem Błąd Darwina. Ona była przez dwóch autorów napisana. Jednym z nich był ktoś o nazwisku Fodor. On tam w kognitywistyce, w psychologii kiedyś miał teorię modułów umysłu, potem być może też, ale ja stąd kojarzę. Drugim współautorem był filozof i oni w tej książce dokonali porównania, że teoria ewolucji od strony formalnej jest taka sama jak teoria behawioralnego uczenia się poprzez warunkowanie. I na gruncie psychologii to zostało odrzucone. Znaczy, no wiadomo, że to jest niewystarczającym wyjaśnieniem. Więc dlaczego teoria ewolucji w takiej formie, że przypadkowe mutacje pod wpływem doboru naturalnego i innych procesów, jak na przykład dryf genetyczny, mają prowadzić do takiego zróżnicowania gatunków i wyodrębniania form nawet, bardzo specyficznych. Że według nich to wyjaśnienie jest niewystarczające i czy wobec tego można byłoby mówić o analogicznie jak o naiwnym ewolucjonizmie. To jest jedno pytanie, a drugie odnośnie uszczegółowiania założeń teistycznych. Że być może to założenie, że jest jakiś zamysł tam stwórcy, który jakimiś metodami, właśnie mechanizmami ewolucjonistycznymi prowadzi do jakichś efektów, nie jest tak sprzeczne, co bardziej założenie, że
teistyczne, że ten stwórca jest dobry wobec okrucieństwa mechanizmów ewolucji. I to być może być większym problemem, taką większą sprzecznością w kwestii uszczegółowiania założeń teistycznych. Nie wiem, czy to wyszło jako pytanie, czy taką kwestię jakby chciałbym podnieść. Ale pierwsze pytanie odnośnie naiwnego ewolucjonizmu, a drugie. Dziękuję. Dziękuję. Chętnie odniosę się, jeśli mogę, do tej drugiej kwestii od razu. Mianowicie, oczywiście to jest poważny problem. Zresztą trzeba podkreślić, że teoria ewolucji także odcisnęła swoje piętno na teoriach teodycei, na teoriach doskonałości stworzenia, co jest zresztą bardzo interesującym faktem do odnotowania w pełnej korespondencji z tym, o czym pan mówi. Otóż współczesne teorie teodycei, inaczej niż powiedzmy jeszcze taka teodycea leibnizjańska, biorą pod uwagę ten wymiar zła w świecie, jaki stanowi cierpienie zwierząt. A wiadomo, że no, tego komponentu zła w świecie nie sposób pominąć w świetle współczesnej teorii ewolucji. Sam mechanizm, prawda, ewolucji polegający na doborze naturalnym i w dużym stopniu zakładającym, prawda, walkę o byt, no jest problematyczny z perspektywy dobroci tego stwórcy, który wyznaczył proces ewolucji jako proces, prawda, de facto stworzenia organizmów żywych. No jeżeli to ma być proces, na bazie którego tworzy się świat ożywiony, to dlaczego jest to proces generujący, prawda, tyle cierpienia? I jesteśmy w szczególny sposób świadomi po Darwinie tego, jak wiele tego cierpienia wpisanego jest w tenże mechanizm. I to znalazło, jak powiedziałem, rezonans we współczesnych próbach teodycei, obrony doskonałości stworzenia, gdzie tacy filozofowie, jak na przykład wspomniany tutaj Peter van Inwagen, zmagają się z tym problemem. I ich rozwiązanie, ja oczywiście pozostawiam pytanie o to, na ile przekonujące, ale ich rozwiązanie jest tego rodzaju, no, że istotny jest wzgląd na prostotę, tak? I to wzgląd na prostotę mechanizmu miałby być tym, prawda, który przeważył, można powiedzieć, czy okupił, mówiąc nieco w uproszczeniu, to cierpienie związane czy generowane przez ten mechanizm. Ale już niezależnie od szczegółów konkretnych prób teodycei, no to ta perspektywa, która jest tutaj, którą pan zasygnalizował, jest absolutnie, absolutnie obecna i nie jest pomijalna także przez filozofów, którzy z jakimś tam, prawda, z jakąś tam rezerwą czy sceptycyzmem podchodzą do takich wymierzonych właśnie w kreacjonizm interpretacji, czy wymierzonych w sposób radykalny w kreacjonizm interpretacji teorii ewolucji. Tak. To znaczy ja od razu mówię, że książki nie czytałem, choć oczywiście, jakkolwiek by to śmiesznie brzmiało, o książce słyszałem, tak? Natomiast widziałem krytyki tej pozycji. Przypuszczam, ale no nie mogę się tu ponownie wypowiadać autorytatywnie, że podstawowy problem autorów polega na sposobie, zresztą to jest problem dość rozpowszechniony wśród przeciwników teorii ewolucji, że problem polega w rekonstrukcji samej teorii ewolucji, a więc w szczególności właśnie stwierdzeniu, że no to jest coś, co możemy przyrównać, prawda, do takiego skinnerowskiego mechanizmu uczenia się, prawda, radykalnego behawioryzmu, że tutaj zachodzą właśnie pełne analogie. Tak, tak. Tak, ja rozumiem. Ja rozumiem. Tak. Ja...
Tak, ja zrozumiałem, co pan powiedział. Tak, tak. I przypuszczam właśnie, że problem, diabeł tkwi w szczegółach, właśnie w szczegółach tego porównania. No ale to tylko tyle, przykro mi, co mogę na ten temat powiedzieć. Może ja też zacznę od tego... Słychać mnie? Mam tu? Jest włączony. Może też zacznę od tej drugiej kwestii. Ten problem, o którym pan mówi, tej dobroci Boga, a walki o byt, jest to problem, z którym zmagał się Darwin. Wiemy to z jego listu właśnie do Asa Greya. Jest to problem, który Darwin dosyć prosty sposób rozwiązywał. Tak? On właśnie odwoływał się do tych zaprojektowanych praw niezaprojektowanych rezultatów. Czyli dla niego Bóg to był ten stwórca tych praw, które funkcjonowały w świecie i tyle. Bóg nie projektował zła, które jest na świecie. Bóg tylko stworzył te prawa i to, co się działo... Ale też przewidywał, prawda? Czy Bóg właśnie Bóg nie przewidywał tego, co będzie się działo? Naprawdę? Przecież dla Darwina... To jest herezja. Ja ostrzegam. Jeżeli się pan boi, że mnie zwolnią z uczelni, to... Nie, nie chodzi o takiego problemu. Są tam egzaminy z Biblii, więc proszę uważać. Na Wydziale Teologicznym są pewnie. Bo Darwin, bym powiedział, był takim deistą pod tym względem. Wydaje mi się, że on wierzył w Boga niezaangażowanego w świat. Stąd też dlatego dopuszczał wolną wolę. Tak? Ostatecznie przeszłość, ponieważ jest nieprzewidywalna, dawała to pole do wydarzenia się tego, co mogła nie przewidzieć wyższa siła. Ale czy tak zupełnie już poważnie, no to jednak, znaczy oczywiście Darwin chciał być Newtonem biologii, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. To jest takie znane stwierdzenie, to znaczy argumentował w ten sposób, że przecież gdy spoglądamy na ciała niebieskie, prawda, to nie wyjaśniamy ruchu każdej planety jakąś osobną interwencją boską, prawda, tylko odwołujemy się do praw. Wtedy były to oczywiście prawa mechaniki newtonowskiej, teorii grawitacji Newtona. Zatem, prawda, odwołujemy się do praw, bo to Bóg jest twórcą tych praw i to już dalej prawa regulują, prawda, regulują ruchy ciał niebieskich, prawda, i różnego rodzaju procesy mechaniczne. Zatem dlaczego, dalej argumentował Darwin, dlaczego czegoś analogicznego nie przyjąć w dziedzinie zjawisk świata ożywionego, prawda? Dlaczego zakładać, że w tym świecie nie mamy praw, a mamy za każdym razem tylko jakieś boskie interwencje. Dlaczego, prawda, nie uczynić tej sfery sferą nomologiczną, tak jak uczyniliśmy sferą nomologiczną, odkrywając prawa rządzące układami mechanicznymi, no właśnie ruchy ciał niebieskich, także oczywiście ruchy ciał na powierzchni Ziemi i tak dalej. Zatem chciał być takim Newtonem biologii, właśnie kimś, kto takie prawa odkryje. Natomiast no, powstaje pytanie o pochodzenie tych praw i rzeczywiście dopuszczał, prawda, że tym prawodawcą jest Bóg. Natomiast no, problem, jaki w kontekście pytania, bo tu jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważny wątek został poruszony. Problem, jaki w kontekście tego pytania właśnie powstaje i tego rodzaju hipotezy, no dlaczego były to takie prawa, a nie inne, prawda? Dlaczego to musiały być prawa, które będą skutkować, będą generować ten bezmiar cierpienia, jaki niewątpliwie charakteryzuje organizmy żywe, które, prawda, uczestniczą w tym procesie ewolucji na drodze doboru naturalnego. Twierdzenie, bo ja się zgodzę, że możemy i powinniśmy nawet stanąć na stanowisku, że z technicznych względów przewidzenie dalszych etapów procesu ewolucji jest niemożliwe dla nas jako podmiotów epistemicznie niezwykle ograniczonych. Natomiast twierdzenie, że Bóg nadając
światu ożywionemu prawa, właśnie to podstawowe związane z procesem ewolucji na drodze mechanizmu doboru naturalnego, no nie był w stanie przewidzieć tego, jakie będą skutki operowania tego prawa w świecie, no wydaje mi się z racji czysto teologicznych niezwykle ryzykowne. Tak? W każdym razie no nie możemy tutaj naszych ograniczeń poznawczych przenosić na ograniczenia wszechmocnego Boga, jeśli tylko prawda, wierzymy w Jego istnienie. Nie wiem, jak powiedzieć na uwagę pana profesora, bo powtarzałem, co mówił Darwin, więc to już pytanie do Darwina, nie do mnie. Jeżeli... Ale to może do pana, to znaczy, co pan, właśnie może odejdźmy na chwilę pan, od tego, co mówił Darwin. A jak by pan do tego się ustosunkował? Chyba, że to jest jakiś temat drażliwy, to oczywiście... Nie, to nie jest temat drażliwy, tylko po prostu zajmując się przede wszystkim historią i filozofią biologii, wolę skupiać się na tym, co mówiły osoby ważniejsze niż ja, czyli w tym wypadku Darwin. Jeszcze wracając do tego Newtona i Darwina, ten pomysł też Darwin przejął od tego ohydnego kreacjonisty Lyella, bo Lyell był również zaproponował użycie takiej właśnie metodologii, która miała odwoływać się do istniejących praw w geologii. Stąd tutaj też można mówić w tym kontekście o Darwinie, który kontynuował dziedzictwo Lyella. Jeżeli chodzi o tą drugą uwagę, no niestety też nie czytałem tej książki Błąd Darwina, ale to, o czym pan mówił, to znaczy ta kwestia, że proces ewolucji dąży do powstania jasno rozdzielonych taksonów czy gatunków. To jest ta kwestia, o której mówiłem wcześniej, że kiedy wspominałem o celowości, o tej kierunkowości procesu ewolucyjnego. Historycy biologii, tutaj właśnie Richard Delisle, wskazują, że istnieje takie założenie, które nie jest do końca wyjaśnione w darwinizmie, że Darwin zakłada taką idealne rozdzielanie się taksonów, czyli Darwin na przykład nie skupia się tak bardzo na hybrydyzacji w opostowaniu gatunków. Czyli być może jest to pewne założenie, które na tej bazie twórcy tej książki, właśnie autorzy tej książki właśnie ją wykorzystują, aby Darwina atakować. Aczkolwiek tutaj zgodzę się z profesorem, że z reguły te krytyki darwinizmu to są krytyki bazujące z reguły na złym zrozumieniu teorii Darwina, więc bym musiał tą książkę przeczytać, więc mogę powiedzieć tylko tyle. Ale też przypuszczam, ale ponownie jest takie przypuszczenie a priori, że jednak autorzy krytykują po prostu współczesną wersję teorii ewolucji, a nie konkretnie czy pan wie, tak? Czy oni krytykują po prostu to, w jaki tę teorię, jaka została wyłożona przez Darwina w roku 1859 w konkretnym dziele, czy też po prostu odwołują się do teorii ewolucji w ogóle, a więc do tej postaci teorii ewolucji, którą mamy obecnie, a która oczywiście... Książka się nazywa Błąd Darwina, więc też nie jestem pewien. Ale to prawda. Natomiast wiemy, że o współczesnym ewolucjonizmie także mówimy jako o darwinizmie. Właśnie to jest taka ciekawy fakt, prawda, że no nie wiem, w fizyce nie mówimy o teorii relatywistycznej, prawda, jako o newtonizmie, tylko mówimy o teorii Einsteina. Natomiast w przypadku teorii ewolucji, pomimo tego, że przecież od czasów Darwina, pamiętajmy o tym, że Darwin nie znał mechanizmów dziedziczenia, nie miał pojęcia o genetyce. Przyjmował oczywiście taką prymitywną teorię, popularną wówczas dziedziczenia jako mieszania się, uśredniania cech, która była stała w sprzeczności tak naprawdę z jego teorią, co wytknął mu jeden inżynier w artykule Fleming Jenkin. Zatem Darwin nie znał teorii dziedziczenia, chociaż wiadomo, że tam praca Mendla do niego dotarła, ale nawet jeśli się z nią zapoznał, a nie ma świadectw na to, że się z nią zapoznał, to jednak nie wywarła ona żadnego wpływu na jego myśl, na jego dzieło. W każdym razie teoria ewolucji oczywiście od czasów Darwina przeszła, no
niewyobrażalną wprost nomen omen ewolucję. Prawda? Z tego co pamiętam, w Systematics and the Origin of Species Meyer też zakłada właśnie takie nakładanie taksonomii na proces ewolucyjny, dlatego się kłóci ze kladystykami. Meyer to, jak pan wie, to są powiedzmy te najważniejsze jego prace, to są te lata 40, prawda, XX wieku. Biorąc, że umarł w latach 2000, więc to Meyer był ważnym głosem. Jeśli chodzi o biologiczną definicję gatunku przede wszystkim, prawda? Natomiast to, co chcę podkreślić, to pomimo tych niewyobrażalnych wprost przeobrażeń, jakie teoria ewolucji od połowy wieku XIX do czasów współczesnych przeszła, między innymi oczywiście mówimy tutaj o wielkiej syntezie w latach 30. XX wieku, mówimy o teorii doboru krewniaczego, prawda, teorii łącznej wartości przystosowawczej Williama Hamiltona z roku 64, teorii altruizmu odwzajemnionego Triversa z roku 71 i tak dalej, takich milowych kroków na drodze ewolucji, teorii ewolucji od czasów Darwina jest mnóstwo, to mimo to wciąż o współczesnej teorii Darwina, o współczesnej teorii ewolucji mówimy jako o darwinizmie, jako o teorii Darwina. W związku z tym być może błąd Darwina tutaj dotyczy po prostu teorii ewolucji w tej odsłonie, jaką ją znamy współcześnie, a niekoniecznie tego konkretnego sformułowania tej teorii, jaką znajdujemy w dziele o powstawaniu gatunków, ale to tylko takie przypuszczenie. Tak, bo jeden z mikrofonów straciliśmy. Ja bym chciała powiedzieć, że generalnie teoretycznie to spotkanie już się powinno zakończać. Natomiast no właśnie myślę, że w sumie jeżeli państwo jeszcze mają ochotę o coś zapytać i jest taka potrzeba, to myślę, że możemy przedłużyć. Moje pytanie dotyczy tego, czy ewolucjonizm, teoria ewolucji posługuje się takimi kategoriami jak moralność na przykład. Czy to jest zupełnie rozdzielna, czy jedno do drugiego nie ma się nijak? Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Otóż są takie próby, powiedzmy w ramach, znaczy nie ściśle rzecz biorąc, takiej biologicznej teorii ewolucji, jaką wykłada się na wydziałach biologii, ale są oczywiście prace inspirowane teorią ewolucji, także prace właśnie z dziedziny psychologii ewolucyjnej, w których wyjaśnia się, to znaczy próbuje się wyjaśnić, prawda? Próbuje się wyjaśnić niektóre aspekty ludzkiej moralności. Oczywiście wszystkie próby, tak jak już o tym była mowa, wyciągania jakichś normatywnych wniosków, prawda, z tego rodzaju wyjaśnień należy uznać za obciążone błędem naturalistycznym, natomiast same wyjaśnienia i próby tych wyjaśnień są bardzo interesujące. W każdym razie ja bardzo lubię się z nimi zapoznawać. Jakiego rodzaju są to wyjaśnienia? Otóż po pierwsze próbuje się wyjaśnić w kategoriach ewolucyjnych zjawiska, pewne rodzaje zachowań, z którymi mamy do czynienia w świecie ludzi i które zarazem są przez nas oceniane w kategoriach moralnych. A więc, prawda, no wyjaśnia się, dlaczego ludzie zabijają, dlaczego, prawda, udają się na wojnę, dlaczego mamy gwałty, to o tym też była mowa i tak dalej, prawda. Więc próbuje się podejść do tego rodzaju zjawisk, które są oceniane w tym przypadku negatywnie z moralnego punktu widzenia, ale oczywiście dotyczy to także takich zjawisk, które oceniamy pozytywnie, no nie wiem, dobroczynności, powiedzmy tego, dlaczego czujemy się wdzięczni i zmotywowani do tego, aby komuś pomóc, jeżeli wcześniej sami byli, żeśmy beneficjentami czyjejś pomocy i tak dalej. Zatem próbuję się wyjaśnić tego rodzaju zachowania, tak? Zachowania, których nie traktujemy neutralnie w kategoriach moralnych. To jest pierwsza sprawa. Drugi typ problemów, jakie się podejmuje, już tutaj są to próby bardziej kontrowersyjne, ponieważ no,
trudno nie zgodzić się, prawda, że takie zjawiska jak morderstwa, jak wojny i tak dalej, no muszą mieć jakiś komponent biologiczny, prawda, no są związane z biologią naszego gatunku. No twierdzenie, że jest inaczej, wydaje się no niezwykle mało wiarygodne. Natomiast tym dalej idącym i już nieco bardziej ryzykownym krokiem jest próba wyjaśnienia w kategoriach ewolucjonistycznych, dlaczego posiadamy pewne typy przekonań moralnych. A więc już nie tylko chodzi o zachowania, dlaczego robimy to, co robimy, ale także dlaczego myślimy w kategoriach moralnych tak, jak myślimy. A więc na przykład próbuje się tworzyć takie ewolucjonistyczne wyjaśnienia dla rozpowszechnionego w różnych kulturach, dla różnego typu przekonań moralnych, które właśnie rozpowszechnione są w różnych kulturach i które były obecne w różnych okresach historycznych. Na przykład takim klasycznym przykładem przekonania moralnego, które według zwolenników takich wyjaśnień ewolucyjnych posiada, ewolucyjne wyjaśnienie, jest przekonanie o tym, że nasze obowiązki moralne względem naszych krewnych są większe, prawda, są dalej idące niż nasze obowiązki moralne wobec, powiedzmy, sąsiadów, wobec sąsiadów większe niż wobec naszych współobywateli, a z kolei wobec naszych współobywateli no, znacznie większe niż wobec ludzi gdzieś tam z dalekich rejonów świata, o ile w ogóle sądzi się, że takie obowiązki mamy, bo jak wiadomo, wielu uważa, że takich obowiązków już nie mamy. Zatem tego rodzaju rozpowszechnione przekonania, w których no właśnie różnicuje się tę skalę i zakres obowiązków w zależności od tego, w jakich relacjach pozostają potencjalni beneficjenci do nas. Więc rozpowszechnienie tego rodzaju przekonań, że tak właśnie powinno być, jak to przedstawiłem, no, jest wyjaśniane rzeczywiście w kategoriach ewolucjonistycznych. Czyli próbuje się dokonać takiej próby wyjaśnienia nie tylko tego, dlaczego działamy tak, jak działamy w kategoriach moralnych, prawda, ale także dlaczego myślimy tak, jak myślimy w kategoriach moralnych. W końcu także próbuje się wyjaśnić oczywiście samą instytucję moralności. To znaczy są filozofowie, którzy na przykład uważają, że o ile nie możemy wyjaśnić tego, dlaczego akceptujemy specyficzne przekonania moralne, że to jest już kwestia kulturowa, prawda, ewolucji kulturowej, różnych wpływów, czynników historycznych i tak dalej, o tyle możemy, prawda, wyjaśnić, dlaczego w ogóle oceniamy w kategoriach moralnych, a więc dlaczego istnieje coś takiego jak instytucja oceny moralnej czy moralna motywacja. Także tego rodzaju próby się podejmuje i one są bardzo, bardzo zróżnicowane i począwszy od takich właśnie stosunkowo mało kontrowersyjnych, że pewne zjawiska, nasze zachowania charakterystyczne dla naszego gatunku, które oceniamy w kategoriach moralnych, posiadają ewolucjonistyczne wyjaśnienie, aż po takie właśnie bardzo już radykalne teorie, gdzie wskazuje się, że nawet konkretne przekonania moralne, a więc to dlaczego uważamy, że moralne za moralnie dobre to, a nie coś innego, że to również podlega wyjaśnieniu w kategoriach moralnych. Jeśli miałbym tu wyrazić swoją opinię na temat tego rodzaju prób, to próbować zawsze można, tak? To nic w tym złego nie ma. Niektóre z tych wyjaśnień są bardzo, bardzo interesujące. Natomiast to rzeczywiście, na co powinniśmy uważać, co warto powtórzyć, to żeby z tych wyjaśnień, które mają charakter czysto opisowy właśnie, nie wyciągać bez należytej filozoficznej refleksji jakichkolwiek wniosków natury moralnej dotyczącej tego, jak w związku z tym w porządku moralnym być powinno. Do zadania, już. Ja mam trzy uwagi. Pierwsza dotycząca książki Fodora. Otóż pewien znajomy kreacjonista przysłał mi link do tej książki. Poszukałem w internecie, co jeszcze na ten temat jest. Spis treści książki był bardzo skomplikowany i nie mający nic wspólnego z biologią. Znalazłem też recenzję tejże książki napisaną przez naukowca, biologa,
człowieka, który na biologii ewolucyjnej zna się na wylot. Recenzja była miażdżąca. Po prostu to dzieło filozofa nijak się miało do teorii ewolucji, do tego stopnia miażdżąca, że aż podważała to, że PWN miał prawo, moralne prawo wydać tę książkę. To jest pierwsza rzecz. Druga odnośnie potrzeby teistycznej u Homo sapiens. Ona jest, z tym się trzeba pogodzić. Pytanie, skąd się ona może brać? Oprócz tych powodów, które zostały tutaj wymienione, ja bym wskazał jeszcze dwa kolejne. Jeszcze kolejne oczywiście też istnieją, a ja wskażę dwa. Homo sapiens jest nagą małpą, ale oprócz tego ciekawą, która lubi rozumieć różne rzeczy. Współcześnie poszukuje się ogólnej teorii wszystkiego, prawda? Najpierw to miałaby być synteza teorii kwantów i relatywizmu, później wyjaśnienia jeszcze i tego, jak to jest, że cokolwiek jest, to jest to pytanie Leibniza, prawda? Czyli tworzywo rzeczywistości. Ale na wczesnym etapie ludzie znajdowali inne wyjaśnienia wszystkiego i to były religie po prostu. Różne rzeczy ludzie robią, inne rzeczy robią zwierzęta, a jeszcze inne rzeczy dzieją się pozornie same, ale skądinąd wiadomo, że samo nic się nie dzieje. Więc to pozorne, samoistne powstanie różnych zjawisk wymaga wyjaśnienia i to są bogowie. Oni to robią i ich interwencja tłumaczy wszystko. Tłumaczy to, co się teraz dzieje, tłumaczy, jak powstał świat, tłumaczy dobro i zło i tak dalej. Więc ogólne teorie wszystkiego, pierwsze historycznie, które powstały, to były właśnie religie. I one miały pewien walor też przystosowawczy. Jeżeli się pewne zagadnienia praktyczne w ten sposób wyjaśni, jest to sposób służący tej grupie społecznej, no to grupa na tym zyskuje. Drugie wytłumaczenie to jest sojusz ołtarza i tronu. Zazwyczaj kler i władca widzieli interes w tym, żeby zgodnie współżyć i wtedy bogowie byli taką grupą interwencyjną króla, która ma wiele zalet. Jest wszędzie, wszystko widzi, także nawet jeżeli drużyna króla nie sięga, to wzrok bogów sięga, więc w ten sposób spójność grupy zyskuje na tym. I ostatnia kwestia, to jest kwestia zagadnienia zwanego zagadnieniem wolności woli. Otóż wiele zależy od definicji. Tutaj było powiedziane o woli rozumianej jako wolność działania, prawda? Wyjść z pokoju, wyjść z celi. Ja tutaj rozróżniam dwie rzeczy. Wolność działania, czyli wolność wyjścia z celi, a wolność woli rozumiana jako wolność wyboru, to jest czysto immanentna. Także więzień, który jest w celi, ma wolność woli rozumianej w sensie wolności wyboru. On wybiera, chce wyjść z celi. To jest jedna sprawa, a zupełnie inna, czy on ma wolność działania, czy ma możliwość faktycznego, fizycznego urzeczywistnienia tego wyboru. Tego drugiego nie ma, to pierwsze ma. Czyli to po prostu tutaj wolność woli należy zrozumieć jako wolność wyboru spośród co najmniej dwóch opcji, które stoją. Jeszcze kwestia różnych nieporozumień. Zazwyczaj inkompatybiliści i zaprzeczający wolności woli mają na myśli coś zupełnie innego, mianowicie przewidywalność. I determinizm dotyczy przewidywalności z punktu widzenia trzeciej osoby. Trzecia osoba patrzy na coś i ma zdolność przewidzenia lub też nie. A perspektywa pierwszoosobowa, czyli perspektywa decydenta, to jest perspektywa tego, który wybiera. I to nie ma nic wspólnego z determinizmem. Także determinizm nie tylko nie przeszkadza, ale nawet służy wolności wyboru,
podczas kiedy czymś zupełnie innym jest zewnętrzna, trzecioosobowa perspektywa kogoś, kto przewiduje. Także gdyby świat był deterministyczny, to można byłoby wszystko przewidywać, a tym niemniej pierwszoosobowo i tak wolność woli by była. A w naszym świecie ktoś, kto kogoś innego bardzo dobrze zna, to zazwyczaj ma zdolność przewidzenia jego zachowań, czyli przewidywalność tu zachodzi, podczas kiedy ten ktoś, czyje decyzje przewiduje się, on przez cały czas jest przekonany, że ma wolność woli, że on przez cały czas wybiera w sposób spontaniczny i nieograniczony i te dwie perspektywy wcale się nie wykluczają. To dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam tylko uwagę, jeżeli chodzi o tą pierwszą pana uwagę, jeżeli chodzi o strukturę książek kreacjonistycznych, to jest pewien zwyczaj, mam wrażenie, antydarwinistów, że próbują pozować na ogromnych intelektualistów, stąd te książki są długie, rozwlekłe, używające wielość terminów, wielość teorii, które czasami nie mają nic wspólnego z teorią Darwina, tak próbuje się obalać Darwina, odwołując się do praw termodynamiki, powołuje się na różnego rodzaju metodologie, a w samych tych książkach brakuje zwykle jednej porządnej metodologii, która pozwoliłaby przeprowadzić jakiekolwiek wnioskowanie czy jakąkolwiek argumentację. Mamy do czynienia w końcu ze pseudonauką, która po prostu chce widzieć, chce pozować jako nauka, stąd pewnie ta książka wygląda tak, jak wygląda i dlatego pewnie niektórych to przekonało, najwidoczniej PWN też. To ja może krótko na temat poruszonego przez pana problemu sporu o kompatybilizm. No we współczesnej odsłonie jest on oczywiście bardzo złożony i zawiera wiele, wiele wątków. Jeśli chodzi o ten nurt sporu o kreacjonizm, który sporu o kompatybilizm, przepraszam, który ogniskuje się wokół argumentów Inwagena i jest to rzeczywiście no, potężna literatura, to tam jednak badacze skupiają się no, głównie na zasadzie alternatywnych możliwości, rozumianej jako właśnie zasada alternatywnej możliwości działania, tak? A więc chodzi wtedy o eksplikację tego, no, w jakim sensie ktoś mógł uczynić coś innego, czy mógł uczynić coś innego niż uczynił, jeśli świat jest deterministyczny, ponieważ warunkiem koniecznym wolności jest właśnie tak, są takie alternatywne możliwości. Oczywiście inna odsłona tego sporu dotyczy już czegoś, co w większym stopniu można byłoby określić mianem wolności woli niż wolności działania, więc tam jest spór o to, czy mógł on wybrać coś innego, prawda, zdecydować inaczej niż zdecydował. Nie czy mógł uczynić coś innego niż uczynił, tylko czy mógł wybrać coś innego niż wybrał. I tutaj oczywiście pewne modele kompatybilistyczne są również przedstawiane, które są bardzo analogiczne do tego rozumienia wolności działania, które zakłada, że kluczem do wolności działania jest ta zgodność, prawda, między wolą a faktycznym działaniem, tylko że w przypadku zagadnienia wolnej woli tej zgodności dopatruje się między zgodnością aktów woli wyższego rzędu, drugiego rzędu z aktami woli niższego rzędu, czyli z tymi pragnieniami efektywnymi. Tak, i wtedy możemy powiedzieć, że ktoś cieszy się wolnością woli w momencie, w którym chce efektywnie czynić to, co chce chcieć czynić, prawda? A więc ma miejsce ta zgodność między aktem woli drugiego rzędu, polegającym na pragnieniu, by pewne pragnienie pierwszego rzędu było efektywne i tym, prawda, czy to pragnienie pierwszego rzędu jest rzeczywiście efektywne. Jeśli jest efektywne, jeśli zachodzi ta zgodność, to mamy wtedy do czynienia z wolną wolą, tak jak z wolnością działania mamy do czynienia wtedy, kiedy zachodzi zgodność, prawda, tego aktu woli pierwszego rzędu z faktycznym działaniem. Czyli, prawda, analogia tylko przeniesiona do dziedziny woli i do pięter aktów woli. I oczywiście, jeżeli tak byśmy rozumieli wolność woli, to ponownie nie ma żadnego konfliktu między deterministycznym obrazem świata a tego rodzaju wolną wolą.
Ja mam takie pytanie, jaki jest we współczesnej filozofii statut argumentu Plantingi przeciwko naturalizmowi, bo wiem, że ten argument ma już tam chyba ponad 20 lat, jakie zostały obiekcje do niego przedstawione i czy ewentualnie jakoś rozwinięto myśl Alvina Plantingi w tej kwestii? A drugie pytanie tutaj może szczególnie do przedstawiciela uczelni chrześcijańskiej. Mam pytanie o świętego Augustyna, bo często właśnie w kontekście ewolucjonizmu przytacza się to dzieło De Genesis ad Litteram i właśnie przedstawia Augustyna jako takiego, można powiedzieć, ojca założyciela chrześcijańskiego ewolucjonizmu. A ja mam właśnie pytanie, jak ta myśl Augustyna się przyjęła w ogóle w chrześcijaństwie? Czy to był jakiś, czy to było w miarę zaakceptowane przez innych, nie wiem, ojców Kościoła i tak dalej? W dużym skrócie jakby, jaka była historia tej myśli ewolucyjnej w kręgu chrześcijańskim pomiędzy, powiedzmy, właśnie Augustynem a tym Piusem XII do czasów Humani Generis? Może zacznę od tego argumentu Plantingi i z tego, co kojarzy krytyka argumentu Plantingi, to krytyka głównie jest taka, co zarzucają epistemologowie ewolucjonistyczni, że Plantinga po prostu przekłamał ich stanowisko i to stanowisko nie jest aż tak proste, jak Plantinga przedstawiał to w tym swoim argumencie, czyli stworzył sobie takiego właśnie strawmana, którego po prostu chciał zaatakować. Jeżeli chodzi o mnie jako przedstawiciela Uniwersytetu Chrześcijańskiego, ja nie jestem specjalistą z filozofii chrześcijańskiej, ale to, co mogę panu powiedzieć, jeżeli chodzi o Augustyna i o tę teorię ewolucji, to z tego, co wiem, jeżeli chodzi o kręgi filozofii przyrody, które właśnie są z kręgów właśnie chrześcijańskich, to raczej używa się neotomizmu, czyli tej nowej interpretacji teorii Tomasza z Akwinu, po to, aby godzić teizm z teorią ewolucji. Więc to raczej nie Augustyn, a święty Tomasz, czyli nie augustynizm, tylko neotomizm raczej jest tym mostem, który ma godzić ewolucjonizm z teizmem. Przepraszam, jeżeli to będzie takie brutalne z mojej strony teraz, ale wydaje mi się, że już chyba pytania się wyczerpały, takie z publiczności. Wydaje się, że się tak z mojej perspektywy, jak patrzę, to się wyczerpały. Nie, naprawdę, przepraszam, ale tak właściwie już prawie godzinę przedłużyliśmy spotkanie, więc też z szacunku dla państwa i potrzeby odpoczynku podczas debaty myślę, że oficjalną część spotkania naprawdę możemy zakończyć. Także bardzo dziękuję jeszcze raz prelegentom za po pierwsze za przyjście, po drugie za tak chętne, zaangażowane wypowiadanie się i dyskusję też z później z publicznością. Bardzo dziękuję publiczności za pytania. Część już właśnie nas zostawiła, ale i za pytanie i też wszystkim osobom, które po prostu słuchały. To jest też niesamowicie cenne, ponieważ te spotkania nie miałyby sensu, gdyby nie było publiczności. Mam nadzieję, że się będziemy częściej spotykać w tego typu okolicznościach. Przypominam, że właśnie 1 marca w Białymstoku odbędzie się niejako kontynuacja tej dzisiejszej dyskusji, ponieważ będziemy dyskutować o roli umysłu w teorii ewolucji. No, na ten czas chyba należy się pożegnać i tak, i przypominam jeszcze, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jest możliwość kupienia magazynu Filozofuj teraz. Do widzenia.